Witamy wszystkich serdecznie. Jest to sesja Scjona Twierdza Kruka. Mamy tutaj trzech naszych dzielnych bohaterów, dzieci bogów, szlachetnych, odważnych, oprócz jednego. Sebastian, pomachaj. Gra w tym scenariuszu futbolistę oraz mężnego syna Tyra, Boga Sprawiedliwości w nadludzkim panteonie. Jego imię to Bigsby McCain. Drugim odważnym herosem jest Zach Green, reprezentowany przez Andrzeja. Zach Green jest synem Widara, jest zemstą Asgardu na ziemi. I nasz zupełnie nieodważny i bardzo... jego charakter nie należy do najczystszych, metody również. Lockstar Van Halen, syn Lokiego, grany przez Dominika. Yeah. Małe cameo będzie tutaj w postaci kilku postaci niezależnych. Jedną z nich jest wróżka Dixie, która będzie odgrywana przez Basię. Wróżka Dixie jest wyznawczynią Zaka, jest jego wsparciem, jest jego szpiegiem i jego, jak się okazało przed chwilą w dyskusji, pierwszą istotą, która będzie wysłana na front w razie starcia. Team Vidar. Dixie jest mniej więcej takiego wzrostu. Sam raz do kieszeni i do płaszcza. Dokładnie. Ma skrzydełka i jest uzbrojona w igłę. To wszyscy nasi gracze. Resztę dziwnych stworzeń, potworów, które im towarzyszą, będą pojawiały się w trakcie sesji. W takim razie zaczynamy. Ostatnie fragmenty cywilizacji norweskiej zostały za wami. Zima przywitała was z przytupem. Śnieżyca, lodowaty wiatr i huk fal rozbijających się o skały. Maszerujecie na piechotę, gdyż nikt w taką pogodę nie chciał wyruszyć na skute lodem Jezioro Wilków. Jednak dla was nie była to kwestia wyboru. Po schwytaniu przeklętego Scjona Lokiego, rozkazy Widara i Tyra były jasne. Dostarczyć drania do twierdzy Kruków, jednej z kryjówek Odyna, podobno nadmorskiej twierdzy, która pamiętała kilka wojen z tytanami. Bywała już ostatnim bastionem, więzieniem dla wrogów Asgardu, bazą wypadową oraz ostrzeżeniem dla całej Norwegii, gdy wróg nadciągał od morza. Kamienie twierdzy nasiąknęły krwią Scjonów i potworów, łzami więźniów i magią Odyna tak bardzo, że samo miejsce stało się nadnaturalne. Okryte iluzją i mistycznymi runami Asgardu, twierdza jest nie do odnalezienia dla nieproszonych gości. Aktualnie, w dzisiejszych czasach, jest ukrytym przed wzrokiem wroga więzieniem dla specjalnych wykolejeńców, takich jak dzieci Lokiego. Miejscem, w którym skończą oni swe życia, służąc tajemniczym planom Odyna. Strażniczka więzienia, Willa, zwana Zgubą Giganta, ma odebrać was z chaty rybackiej przy Jeziorze Wilków i doprowadzić wraz z więzieniem do twierdzy. Co mogłoby pójść nie tak? Zak prowadzi, sprawdzając teren i upewniając się, że nie wpadniecie w żadne przykryte śniegiem rozpadliny. Mała wróżka towarzyszy mu, dygocąc zimna. Kilka metrów za nim, skuty kajdankami, maszeruje Lockstar. Z wiszącej mu u boku torby dochodzą niewybredne komentarze gadającej czaszki. Jest rozbrojony i podejrzanie zrelaksowany. Na ramieniu Lockstara spoczywa ciężka dłoń prawdziwego olbrzyma. McCain pilnuje więźnia, który jednak mimo ponurej sławy nie podjął jak dotąd żadnej próby ucieczki. I teraz chciałeś sprawdzić? Tak, chciałam na chwileczkę przerwać, sprawdzić, czy wszystko nagrywa się w porządku, żeby nie było ostatnio takich problemów i po prostu przerwę to po wstępie i potem zaczniemy, ok? Więc okay. Dajcie mi... Tylko jedno pytanie. Tak. Ja znam ich imiona, czy nie? Nie wiem, czy przedstawiliście Moje się mój... Moje znasz, jestem cholernie szczery. Tak, myślę, że ci się przedstawili. Nie ma powodu, żeby ten... Wy oczywiście go znacie, bo udało wam się dorwać jednego z oficerów jego mafii i wydusić z niego nazwisko szefa, a potem lokalizację tuż przed aresztowaniem. No to zaczynamy. Mówię, macie aresztanta. Opuściliście ostatnie najmniejsze miejscowości, gdzie jeszcze była jakakolwiek cywilizacja. Śnieg, zima... Pada na was, jest cholernie zimno, jesteście ubrani w ciepłe zimowe ciuchy, w ciężkie zimowe buty i staracie się nie upaść.
Ludzie, których pytaliście o Jezioro Wilków i o tą chatę rybacką, pukali się w głowę, mówiąc, że w takich warunkach przecież nie da się tam dojść i łowić ryb, bo nie wam odbija. No ale jak chcecie, to nie ma sprawy. Dobra. Ja marudzę na zimno. Bigsby, mam pomysł. Najpierw zamknij łeb dla tej czaszki. O, ile można gadać głupoty. Nie mam łba. Mam genialny pomysł. Bo może tak, teraz zawrócimy. Wrócimy do miasta. Ty jesteś duży, znajdę dla ciebie pracę, być moim prywatnym ochroniarzem. Mam na ciebie nawet pierwsze zadanie. Tak podejdź do Zaka od tyłu, złap go ze szyję i tak delikatnie skręć. Czy ja to słyszę? Lockstar. Nie. Lockstar. Nie, słyszysz zak. Jest zima, aha, śnieżyca, a ty jesteś 7 metrów przed nimi, okay. Także ledwo ich widać, dlatego że upewniasz się, że zaraz gdzieś nie spadniecie. Mhm. Dobra. McCain ma chwilę. A to te takie typowe fiordy, te takie, tak? Tak. Aha, zmierzacie dobra. Właśnie ku fiordom. Ale Zak jest w porządku. Ja też. Jestem tutaj skazany niewinnie, uwierz mi. A czy ja ci skręcę kark w tym momencie? Czy nie, widzisz, żebym kręcił ci kark? Masz do pazji nieżywego. Ale chodzi o to, że zostałem skazany niewinnie. Zostałem skazany za to, nie miałem wpływu. Przecież na to jestem synem Lokiego. To jest rasizm. Nie ale mogę być. Nie, my cię nie zabijemy. Tam ale po prostu skazujecie mnie do więzienia za coś, znaczy absolutnie nie miałem wpływu. Ty urodziłeś się dłużej, bo jesteś synem Tyra. Ja jestem synem Lokiego i dlatego nie nienawidzicie? To jest rasizm po prostu, człowieku. Czy ja wiem? Znaczy, dla mnie ja za to wiem. Ja jestem tu po to, żeby dopilnować, żeby Zak nie odstrzelił ci łba, jeśli będziesz za dużo gadał. Żebyście się nie potłukli między sobą i żebyś dotarł tak naprawdę do tej twierdzy. Bo oj, oj, oj. Ale nawet jeśli bym chciał, to tata będzie zły, więc. Ale od kiedy zawsze robisz to, co mówi ci twój tatuś? No. Od kiedy pozwolił mi wygrywać mecze, to dla mnie ja wszystko. Też ci. Widzisz, ile poświęciłem? Ja też ci pozwolę. To jest tak, jak już wiesz, pewnie jestem bogaty. Mogę nawet sponsorować ci drużynę. Zyskać sponsora. Tylko proszę, zdejmij mi kajdanki. I kiedy McCain się zastanawia, przenosimy się jakieś 7 metrów później i całą tonę śniegu dalej. Gdzie ty, wysyłana przez Zaka coraz dalej, latasz w powietrzu w ten sposób, przez wiatr. Czemu to twierdzę, za nie mówię, na Hawajach, albo na Fidżi, albo... Zak widzi, że idzie powoli za tobą i nogą bada grunt przed sobą. Ja to sprawdzam, czy nie ma tych, że tak powiem, tych szczelin takich w tych fiordach, nie? Dokładnie. Co byśmy nie mieli przykrego wypadku. Więc proszę was oboje o rzut na percepcję plus awareness, spostrzegacze. Ja mam kości, ale chyba będzie wygodniej na tym na rolu jednak. Nie, na rolu. Rzucaj ci na rolu. Tutaj. Chyba się mam pod kontrolą. Okay. Na spostrzegawczość, tak? Tak jest. Czyli percepcja plus awareness u ciebie to jest. Podaj mi zaka. U ciebie to jest 3 plus 3, 6 kości. Masz 2 automatyczne sukcesy, bo masz epicką percepcję. 6d6, tak? Tak. Nie, czekaj. 6k10, przepraszam. Tak jest. 7 i wyżej to są sukcesy. Jeden sukces. 4 sukcesy. 4 sukcesy plus 2 z epickiego percepcji to jest 6 sukcesów. Dobrze. Co, ty wróciłaś i miałaś dość. Nic nie widziałaś. Śniegu jest dużo, wszystko jest dobrze, gdzieś tam daleko jest pewnie ta chata. Jak tam z przodu, Dixie? Zimno i wieje. Domyślam się. Chodź właśnie na chwilę do płaszcza, się ogrzejesz. No, nie dyskutuję nawet. No, nic nie widzę, na pewno wszystko w porządku. Wielkich potworów nie mam, bym zobaczyła. Dokładnie. Tak na wszelki wypadek wyjmuję swój miecz.
nie? I po prostu też stąpa mnie, tam mieczem dźgnę w ten śnieg. Może coś się obkruszy, wiesz. Twardszego podłoża szukam po prostu. Dokładnie, więc twarde. W którymś momencie poczułeś nagle i wy, słuchajcie, z tyłu, nawet pomimo odległości, jaka was dzieli, pomimo burzy śnieżnej, kiedy McCain zastanawiałeś się nad słowami Lockstara, usłyszałeś takie krak, krak, krak. A ty zobaczyłeś, że dotknąłeś mieczem dokładnie w miejscu i zepchnąłeś miejsce, gdzie była jakaś taka płytka pokrywa lodowa, która pękła z hukiem i zrobił się taki lej o długości jakichś 5 metrów, który zsypał się i leci. Dokładnie tak. Stamtąd, skąd ona przyleciała, mówiąc, że wszystko jest w porządku. Zepsułeś nam drogę. Nie wiem, czy wiesz. Wiesz co? Chyba dobrze, że popsułem tą drogę. To możemy to ominąć. Skoro nie ma drogi, to zawróćmy. Nie. A daleko jest na drugą stronę? Czy to da się obejść jakoś? Da się obejść, bo to jest wąskie. To jest tylko taka dziura, szczelina po prostu w ziemi, która została przysypana przez śnieg i lód. No, Zak, weź sprawdź, czy z przodu nie ma tego więcej. Jak coś, to nim rzucę. Nie, myślę, że to nie jest dobry pomysł, bo by jeszcze się połamał syn Lokiego. Ale wróżka może latać. Połamał? Prędzej zabił. Skellington, zamknij się. Weź, Bixby, możesz, nie wiem, jakoś zakneblować tą czaszkę? No bo czaszka w sumie to rusza to swoją taką jadaczką, to jest, nie? To, za to jest dureń. Fizyczne, ja to mogę złapać? Tak, to jest czaszka ludzka. To sięgam po tą czaszkę, tak. I tak trzymam ją przez całą drogę. Sięgasz, tak ją przytrzymałeś na tym, zobaczyłeś, że czaszka przestała, bo ona nie ma mimiki, oczu, nic z tych rzeczy. Na tym przez chwilę było tak cicho, tylko wycie powietrza. I po chwili usłyszeliście ten sam głos. Banda durniów, jestem duchem, który opętał czaszkę, ty wielki, mięsisty głupcze. Mogę mówić do waszych głów. Bixby, wiesz co? Myślę, że to nie byłby głupi pomysł, żeby ją... Spokój się. Mam pytanie. Skoro Bixby puści mi ramię, to mogę tak delikatnie tak skręcić w bok? Tak, widzicie, że on tak dosyć niedyskretnie, ale zaczyna odchodzić na bok, kiedy wy się podchylacie na czaszką. Rozumiem. Co? A on dostaje czaszką. Rzucam w niego tą czaszką. Co, zobaczyliście? Wiesz co? Rzucasz z całej siły? Chcę paść na ziemię. Tak, żeby go powalić bardziej. Chcę po prostu rzucić na śnieg, obojętnie, że ci biegnie, czy nie chcę po prostu paść na śnieg, bo wiem, jak on jest duży i że może mnie zabić tym. Po prostu słyszę, jak on się zamachuje, to że padam na ziemię i nieruchomieje. Dobrze, Bixby, poproszę w takim razie o rzut zręczności plus rzutu. Nie masz rzutu. To jest ciekawe, bo powiedziałeś, że nie grasz na tej formie. Pozycji, więc... która rzucana. Tak, więc rzucasz dwiema kośćmi i zobaczymy, czy będziesz miał szczęście. Ja widzę, jak on się zamachuje, nie? Tak. Bixby, czy to aby dobry pomysł? I Bixby rzuca. Aha. Okay. Jeden, wiesz co, rzuciłeś w niego na tym, po czym zobaczyłeś, że czaszka przy twojej sile nie była w stanie się zatrzymać, ale zobaczyłeś, że skręciła lekko i przyleciała obok syna Lokiego. Na tym zawisła w powietrzu, odwracając się i zobaczyliście, że Lockstar padł na śnieg. Jesteś pewny, że chcesz skręcać? Muszę się odleć. Śmiało. Podchodzę do Lockstara, zachabety do góry. Okej! Jak tak bardzo. Spokojnie, Dixie się odwróci, reszta sami mężczyźni. Dixie nie ma się w płaszczu tego... siedzi to. Znaczy, jak tak bardzo chcesz, no to sięgam. Słuchaj, jak dla mnie możesz lać w gacie. Nie, bo się będzie miał zapalenie pęcherza, później będziemy go musieli ciągać, nie chcę go nosić z obsikanymi spodniami. Rozumiem, że no, to wystarczy, że nogę by. Rozumiem, że Lockstar, tak powiem, oddajesz. Tak. Próbuję się wysikać, tak. Dobra. No nie, ja tyłem, z tyłu trzymam go za kurtkę, ale no tyłem, jego plecy, tak? Tak. Jeju, jaki on jest genialny, Zak, a co jeśli on zaznacza sobie drogę powrotu?
Na pewno, zaraz, nie martw się, Bigsby, zaraz śniegu nawieje i nie będzie widać. Musimy to przysypać. Że czaszka podleciała do ciebie, Lockstar, kiedy lałeś, już spojrzała na to, co robisz. Wielkie. A może być tak ich olać, po prostu polecieć w cholerę. Nie, ty masz być w Szymu, nie masz mi do swojego towarzystwa, zostajesz tutaj. Ale mi jest coś zimno. Nie jesteś trupem. Zimno, jesteś, ty nie czujesz zimna. Kto to powiedział? Nie jest zimno. To mówię z wnętrza płaszcza. Dobra, dobrze. Właśnie, pogadaj sobie z wróżką. Nie chcę z nim gadać, z czaszką. Czekaj, z wróżką, ile ona może być? 2 latka? Pchi. Ja żyłem, kroczyłem po tej ziemi 300 lat temu. No, ha! Jak to się skończyło dla ciebie? Jak kroczyłeś, jak nie masz nóg? Ty durniu, wtedy żyłem. Aha. Lockstar, czemu jest taki głupi? Czemu jesteś czaszką? Nie wiem, czemu Lockstar jest taki głupi. Sam sobie odpowiedz na to pytanie. Bo kiedy bogowie dawali inteligencję, on stał pod dodatkowe mięśnie. Niezły Lockstar. Niezły, a ta zapnij tak, rozporek, tak, bo dostaniesz zapalenie pęcherza. Tak, okay, to tych przepchanek okay. Słownych, nie? Okej, okay, to kończę, chowam mój interes i możemy iść dalej. Ja przysypuję nogą ten śnieg, tak na wielki wypadek. Żeby nie ruszaj tego, proszę cię. Żeby nikt nie znalazł śladu. Dobra, chodźcie, bo do wieczora nie dojdziemy do tej chaty. Która jest godzina tak na oko? Wiesz co, spojrzałeś w zachmurzone niebo, z którego sypie się śnieg. Musiałeś przetrzeć gogle 3 razy. Spojrzałeś jeszcze raz i jest ciemno jak w nocy. A dobra, to wyjmuję swój zegarek. Grzegorz, pytam ci coś na Facebooku, co ci napisałem. Tak. Komórkę też. Ciekawie. Już. Jest koło 17. Jak daleko z tej ostatniej osady, z której szliśmy, jak daleko było do tego jeziora wilków i do tej chaty rybackiej? Oni wam powiedzieli, że w taki normalny dzień saniami albo jakimś sprzęcie, że tak powiem, jeżdżącym, oni tam w jakieś, nie wiem, 2-2,5 godziny. Wy jesteście w drodze już od 3 godzin, na razie przez tą śnieżycę masz widoczność na jakieś 5 metrów. Jedyne, co cię pociesza, to to, że kazali wam iść w kierunku fiordów, bo to jezioro jest podobno bardzo duże. Więc plan jest taki, że macie dojść, macie iść z hukiem fal. Im głośniejsze one się robią, tym bliżej jesteście brzegów norweskich. No i po drodze na pewno wpadniecie na jezioro. I no potem dobra. Chatę znajdziecie gdzieś nieopodal, więc po prostu ruszycie dookoła. Miejmy nadzieję, że nie wpadniemy do jeziora. Słuchajcie, jeszcze trochę i będziemy na miejscu, spokojnie. Okay. Damy sobie radę. Bigsby, mnie to tam nie przeszkadza, nie? To Lockstar stoi jędzoli non-stop. Ale mi też jest trochę zimno. Baby już tak mają. Wypraszam sobie. Proszę nie obrażać kobiet. Nie narzekasz, przepraszam bardzo. Proszę nie obrażać kobiet. Zimno mi, sikać mi się chce. Wyciągnęliście mnie z domu. A przy okazji, jak się nazywa ten, który mnie wydał? Słuchaj, robiłeś złe rzeczy. Dostaliśmy odgórne polecenie. Tyle, nic więcej nie musisz robić w tym temacie. Ale zrobiłem ci dużo dobrego. Fundowałem sierocińce, mecze dla dzieci, fundowałeś sprzęt do szpitali. Nie wydaje mi się. Dobra. Jak jakiś pedofil trafił do więzienia, to pomagałem mu, żebyś tam to nie wychodził. Zrobiłem coś miarę dobrego, naprawdę. Lockstar, jak się przymkniesz na chwilę, to obiecuję ci, że Bigsby nie skręci ci karku, okej? Okay? Wiesz co? Ale już powiedział, że tego nie zrobi. Lockstar, powoli przestajesz czuć palce u stóp, jak stoisz w śniegu i się nie ruszasz. Ale przynajmniej gęba mu nie zamarznie. A może on tak dużo gada, żebyśmy nie słyszeli tych fal wszystkich. Zamknij się, Lockstar. Dobrze, Bigsby, tylko mam prośbę. Weź mnie na ręce, bo mi stopy odmrazają. Boże, wiedziałem, że księżniczka. Dobra.
Biorę go za te kajdany i tak w górze niosę po prostu ze sobą. Wiesz co, on cię... Jak szmaty tak. On cię powiesił na rękach, ale zrobiło się niebezpiecznie, bo zwisłeś na kajdankach i zacząłeś powoli czuć, że rąk nie czujesz. Wiesz, nie dłoni. Nie tak brutalnie. Ja tam chcę coś w jednym kawałku. Widzisz, jak szybko zmienia zdanie? Przed chwilą mówił, że w ogóle tam nie chce iść. Postaw go, może teraz będzie chciał iść. Wiesz co? Czy ja do aktywacji skrzydeł potrzebowałem punktu legendy? Tak. Nie. Tak, tak, żeby... do skrzydeł. Mhm. A do skoku? Nie, bo skok... To bym sobie jumpnął do przodu trochę. Żeby go trochę do góry wzbić i żeby mu było zimniej tam, żeby się troszkę przeraził. No bo dobra, to myślę, że on w takim razie złapał cię mocniej, bo za kajdanki byś mu urwał ręce na tym, ale złapali go tak mocniej w pasie. Zgiąłeś nogi, bum, skoczyłeś. Słuchaj, przeskoczyłeś całą tą rozpadlinę. Przy twojej sile skoczyłeś na jakieś 12 metrów do przodu. Przez tą wichurę przestajesz wszystko widzieć, bo wszystko ci sypnęło w twarz, zaśnieżyło ci i tak dalej. Mhm. I lądujesz daleko za miejscami, gdzie Zak sprawdzał teren. Więc teraz... Tak właśnie pomyślałem. Więc teraz... Idioto! Możemy płacić fiordy! I teraz rzucam K10. Ja idę sobie spokojnie za nimi, nie? Obszedłem tą rozpadlinę i za nimi idę. Im więcej, tym gorzej. 9! Świetnie! Boż ty! Ale A nie, to skrzydła nie miał przecież, miał ten skoczył. Słuchaj! Wylądowałeś na swojej lewej nodze i jakby na lewej i poleciałeś na prawą, żeby złapać balans. I tam, gdzie była prawa, poczułeś, że wszystko pęka. Nawet nie poczułeś, że pęka, tylko od razu przeleciałeś przez ten lód, jakby był z niczego na tym. I teraz tak, połowa twojego ciała i Lockstar lecą w dół. Więc chciałbym, żebyś rzucił sobie na Wicy plus Awareness, co jest tutaj refleksem w tej grze. Czy zdążysz w ogóle zareagować, zanim będziecie lecieć na mordę w jedną z tych szczelin? No to chyba 3, tak mi się wydaje. Tak, 3. Dziewięć, jeden sukces. Wiesz co, pomyślałeś, o, trzeba było się złapać! I teraz tak, rzucę, ile metrów ma ta szczelina? Im więcej, tym lepiej. 10 chyba tak. Metrów. Plus 2 sukcesy to 12. Lockstar umarł, koniec przygody. Wiesz co, powiem tak. Bigsby ma szansę to przeżyć. Lockstar, rzuć se na Wicy plus Awareness. To będzie ile? 7 kości. 7 kości u ciebie, masz dużo sprytu. Okay. 7. Tak. Mistrzu? Tak. Bo ja mam w knakach wzrok przeznaczenia. Tak? Czy mogę przewidzieć, że on zginie? Nie. A zaraz ci powiem coś innego. Czekaj, rzuciłeś, Dominik? No tak. Coś nie wyszło. Coś nie wyszło. U nas jest tylko, że wciąż rolujesz. Ukośnik roll 7-10 jeszcze raz, nie wiem. Ukośnik R, Dominik. No też może być. Jeszcze raz, napiszę. Tak, bo na Bigsby'ego będę już rzucał 10k10 obrażeń. Znowu mi nie wychodzi. Wiesz co, kliknij sobie normalnie ukośnik. Po prostu z tego, z panelu. Z boku masz kostki. Po lewej masz panel, kliknij na kostkę i tam sobie wybierz roll, ilość i K10. K10... No to jest 1K10, potrzebujemy aż 7. Tak, i teraz 7 sprzedaży. Nie bym przygrywać roli zbyt. Spoko. No nie idzie mi to ciągle. Dobra. Jeszcze po prostu jeszcze piątek. Jeszcze potrzebujesz w takim razie jeszcze jednej. Tak jest. 21. Nie, liczą się sukcesy, czyli na razie masz 10, masz tylko 2.
I tyle, tak? Dobra. Ogólnie tak, polecę ci coś. Kliknij na ten, na tą kostkę z boku. Kliknij na nią. Jakby nie wybieraj jakość, tylko kliknij na nią. A, powinno ci mieć takie menu. Okej, mam. I teraz mam tu wybierasz sobie K10 i po prostu z tam, gdzie masz rol, będziesz tylko wybierał liczbę kostek. Dobra, tak? Mam wszystko. Spoko. Tak. Dobra, słuchaj, dwa sukcesy. To też było za mało. Pytanie, a mogę chociaż spróbować tak się przeglądać, żeby spać na Bigsby'ego, żeby to on przyjął cały ten uderzenie? Żeby był moją poduszką powietrzną? Nie, bo nawet się nie rzuciłeś sobie na spryt, czy zdążysz zareagować na nagłe wydarzenie. Nawet nie skojarzyłeś, po czym polecieliście po prostu obok siebie i teraz. I teraz tak. Dostajecie 12 kości, 12 obrażeń obuchowych. I teraz tak. Bigsby, ty masz 8 raz 2, 3, 4, więc spadasz na ziemię, jesteś obity, jesteś na minus 2. Po prostu BUM! Na tym huknąłeś. Huknąłeś. Na minus 2 czy drugie jakby pole w tym helcie? Nie, na minus 2. Nie, dostałeś 4 obrażenia w sumie. Dostałeś 12 obrażeń, 8 wyparowałeś, 4 dostałeś. Chyba, że możesz wydać punkt legendy na damage conversion i wtedy nie otrzymasz żadnego. To się nie dodaje. Bo możesz obuchowe obrażenie konwertować w nic. To się nie dodaje, to nie jest jako zbrojne. Ale on nie ma jej wyciągniętej. No. Nie, umieram. Huknąłeś. Nie. Ty słuchaj, straciłeś obuchowe obrażenia, czyli nie od ostrzy, tylko od uderzenia. I teraz tak, straciłeś cały swój pasek żywotności normalnej, bo tak, dostałeś 10 ran. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To znaczy, że jesteś nieprzytomny na minus 1. Masz jakby obuchowe obrażenia mają dwa paski żywotności. Więc huknąłeś o ziemię i straciłeś przytomność. Zak, podchodzisz, patrzysz w dół, wróżka też patrzy w dół. Widzisz taką wielką rozpadlinę, jeszcze większą niż tą, którą odkryłeś. Bigsby'ego, który leży na ziemi i mówi tak: o! Never say die! Dixie, mogłabyś tam zlecieć na dół, zobaczyć, czy chłopaki żyją? Ten jeden na pewno żyje. Tak, Bigsby widzi, że się podnosi. Dobra, ja zlatuję. Dobra, wiesz co, zlatujesz. Ale przynajmniej jest już cicho. Nie ma takiego wiatru, wiesz co, mijasz Bigsby'ego. Ale to czaszka gadała, nie ja. Tak, widzisz, że czaszka zleciała za nim. Lockstar, nie umieraj. Ja już jestem martwy, to nic przyjemnego. Wstawaj. Zabiliście go. Ratujcie mnie, bo ona was zagada. Co, podlatujesz na tym, wiesz co, widzisz, że krew mu leci z twarzy, jest potwornie obity, wygląda jakby mu coś złamało. Jeszcze mu leci krew? Tak, leje się z niego. Żyje! Ale, a, to dobrze. Ale nie wygląda dobrze. Bigsby, dacie radę wejść? Tak myślę, jak skoczył przed chwilą 12 metrów. Tylko ostrożnie! Czekaj, rozumiem, że bierzesz go za fraki i próbujesz wyskoczyć. Tak. Dobra, okej. Rzucimy w takim razie sobie, dlatego że skoki pionowo w górę są trudniejsze niż skoki do przodu. W związku z tym to będzie wymagało od ciebie rzutu na twoją siłę plus wysportowanie. Masz bardzo duże szanse na to, ale będę potrzebował od ciebie 8 sukcesów. Rzucasz 10 kośćmi i z siły masz 4 automatyczne. Czyli 4... 10 kości. O Jezu, dobra, o Boże. 6, dobrze. 8 sukcesów. Co, ty zobaczyłeś, że Bigsby z nim wyskoczył te 10 metrów, wyleciał nad ciebie jakieś 5 na bok i zobaczyłeś, że wylądował twardo na ziemi. Widzisz, że Loxara zgięło nieprzytomnego i tylko mu dynda na ramieniu. Podchodzę. Nie mam chyba raczej nic takiego, co by mogło pomóc dla Loxara. Masz medycynę? No, a mnie mam. Mam. Ale wiesz co, w tych warunkach w środku burzy
potrzebujesz jakiegoś spokojnego miejsca, żeby zobaczyć, wiesz, jak zaczniesz go rozbierać, żeby zobaczyć, jakie dostał rany tutaj w środku zimy, na śniegu, to zamarznie ci. Także może ja polecę i zobaczę, czy ta chata chociaż jest gdzieś blisko. Poszukaj Dixie, może znajdziesz tą chatę. Dobra. Dobra, a my przemy... Bixby, możesz go wziąć na ramię? Mogę. Bo jeszcze weźmie i całkiem nam tu zamarznie odejdzie, wiesz co, będziemy musieli się nasłuchać tak, potem. Jak rodnego jakiegoś, nie wiem, jakiegoś jelenia po prostu na plecy zarzucę. Mm-hmm. Widzisz, że, że czaszka wisi, jesteście skończeni, wszyscy się o tym dowiedzą, wszystkim powiem. Jeszcze to raz to cię pstryknę w nos. Nareszcie się ciepło i w ręce, i w nogi. Nie mam nosa. Słuchaj, na sekundę. Wylotujesz do przodu. Tracisz trochę z oczu, dlatego że po prostu jest kompletna burza śnieżna. Ale lecisz troszkę wyżej, wyżej, wyżej. I wiesz co? W którymś momencie zobaczyłaś... Nie zobaczyłaś nawet chaty z początku, tylko zobaczyłaś jezioro. Dlatego że z tych wszystkich takich, wiesz... takich pagórkowatych miejsc tak dalej, to jezioro jest po prostu dużą, płaską, bielutką przestrzenią. Skutą lodem, pokrytą śniegiem, jest takim bielusieńkim talerzem, który widzisz po prostu z powietrza. I dopiero kiedy podleciałaś w tamtym kierunku, oddalając się od nich o jakieś kilkaset metrów, to zobaczyłaś cień zakopanej w śniegu chaty i obok zobaczyłaś coś w rodzaju... Chata ma z boku takie zadaszenie i jest coś w rodzaju takiego drewnianego domku, co wygląda trochę na, może na toaletę, ale ma taką szopkę z boku, która jest zamknięta. Dobra, jest jezioro, jest tak. Chatka, więc zakładam, że to. Wracasz. Wracam się i dobrze, spróbuj znaleźć w tej śnieżycy. Jeszcze raz tym samym rzutem. Okay. Się zgubiła moja wróżka. No, okay. To nie są żarty. I się zgubiłam. Się zgubiłaś. Dobra. Słuchajcie, wy czekacie, czy idziecie przed siebie? Nie, no idziemy tak jak wieśniacy mówili, że w stronę od głosu fal, nie? No to tak tam stronę idziemy pomału, nie? Ale jak, no chyba zdaję sobie sprawę, że Dixie długo nie wraca. Czekaj, spokojnie. Na razie niedługo wraca, tylko dobra. Przed chwilą ci zniknęła słowa. Dobra, spokojnie. Maszerujecie dalej do przodu i proszę, żeby wszyscy przytomni rzucili sobie na test percepcji i spostrzegawczości, czyli awareness. Kiedy się obudzę, tak z ciekawości. Ktoś cię poleczy? Jak ktoś ci pomoże, albo za 3 godziny, bo tyle jesteś obrażeń w nieprzytomność. Okej. Okay. To w moim wypadku będzie 6d10, tak? Tak jest, a Bixby'ego 3k10, bo nie ma awareness, nie ma spostrzegawczości. I jeszcze mam 2 sukcesy, tak? Rozumiem ty, z tego, z percepcji. Tak jest, tak. Ty masz 2 automatyczne i Bixby nie widzi nic. Idzie optymistyczny przed siebie. Jeden, ale masz trzy, bo to jest ten. 5. Mhm. Nie, jak to? Nie, trzy. Dobrze, 3. Przepraszam, 3. Sprawdzam dalej drogę przed sobą, nie? Oczywiście. Tak. Maszerujecie przed siebie, znalazłeś jeszcze kilka rozpadlin, ale są coraz jest ich mniej i coraz są płytsze. Niektóre nawet było na pół metra, więc wiesz, można się zapaść tylko nogą i wyjść po chwili. Śnieg robi się tutaj coraz gęstszy i coraz głębszy. Teraz już Bixby'emu sięga pod kolana, tobie mniej więcej do połowy łód i marsz przez to robi się coraz trudniejszy. I w pewnym momencie... Nogi odmarzną. Dokładnie. Czaszka coś tam zrzędzi, ale ty zacząłeś mieć trochę złe przeczucie. Zacząłeś się odwracać za siebie. I w którymś momencie odwróciłeś się i zobaczyłeś, że po śniegu, który jest wystarczająco zbity, żeby unieść jego ciężar, zobaczyłeś idącego za tobą szarego wilka. Bixby, uważaj, za tobą. Wyjmuje miecz, nie? No i się patrzy na tego wilka, czy atakuje, czy nie atakuje, tak? Zatrzymał się i po chwili zobaczyłeś, że z tej zawieluchy wychodzi drugi i trzeci. O, świetnie. Stoją obok siebie i zaczynają szczerzyć zęby. A, tak? Dobra, wyjmuje rewolwer. Polecam taktyczny odwrót. Jesteś nieprzytomny. Tak off-topowo. Aha, ten odwrót. Mistrzu, wyjmuję rewolwer. W jednej ręce miecz mam, w drugiej rewolwer. Mhm.
Najpierw strzelam w powietrze raz, patrzę, co one robią. Wystrzeliłeś w powietrze, one drgnęły nad tym, jakby odskakując, cofając się na tym, zaczęły się powoli wycofywać. I w tym momencie poczułeś, jak ziemia zadrżała niedaleko was i z ciemności z boku wyleciał duży, ciemny kształt. Ten duży, ciemny kształt wyleciał za twoim plecami między tobą a Bigsbym. I staranował was oboje, rozrzucając was na boki i przelatując z nieprawdopodobną prędkością. Ty poleciałeś z bronią, z mieczem i z pistoletem do przodu na twarz. Bigsby, zobaczyłeś, że Bigsby stałeś uderzony, bo on to dostał w plecy, a ty w twarz, jakby z przodu. Bo odwróciłeś się na tym, uderzył ci wielki, futrzasty kształt, jak jakiś olbrzymi niedźwiedź, ale potwornie szybki, który uderzył cię, poleciałeś do tyłu, Lockstar walnął w śnieg, miękko, dość miękko wylądował na tym, wylądowałeś na tyłku. Co robicie? Podnoszę się. Skończ już te swoje sztuczki. Chociaż raz mógłbyś być normalnie nieprzytomny. Jesteś nieprzytomny, zostałeś obwiniony anyway. Zawsze wszyscy obwiniają syna Rokiego. Zak, podnosisz się na rękach na tym i widzisz, że wilki zniknęły, odbiegły. Się rozglądam za tym czymś, co mnie popchnęło, prawda? Co mnie uderzyło, staranowało. Odwróciłeś się, ale w tej zawielusze po 5 metrach nic nie widzisz. Natomiast podszedłeś między was i pochyliłeś się przez moment i spróbuj w tej śnieżycy zauważyć coś na śniegu. Właśnie chciałem właśnie powiedzieć, że śladów szukam, nie? To mogło zostawić masz survival? Nie masz. Survival, nie. Więc to będzie czysty rzut na percepcję. Bo survival to jest wtropienie. Raz, dwa... 3-5 sukcesów. Wow, wow, wow. Nie masz survivalu, więc na czystą percepcję. Czyli masz 3 kości. A, no to 3 sukcesy. A, 3 kości tylko. Dobra, dobra, sorry. Nie masz tej umiejętności niestety, więc okay, na samą percepcję. Okej. Okay. 2 sukcesy. Słuchaj, 4, bo masz 2 epickie. 4. Nie ma dwóch epickich. Przepraszam, że... Jeśli posiadasz umiejętności, nie możesz korzystać z przywileju epickich atrybutów do niej, dlatego że nie wiesz, na co patrzeć. Ale to nie zmienia faktu, że masz 2 sukcesy i to wystarczyło, żeby zobaczyć... Wiesz, ty jak idziesz po tym śniegu, zapadasz się mniej więcej do ud, jak stoisz za długo. Bigsby zapada się zawsze aż do ziemi. I tu zobaczyłeś, że coś podobnie jak Bigsby zapadało się bardzo głęboko. Ale na pewno nie było to ludzkie. A tak duże. Dlatego, że łapy, których odcisk widzisz, zostawiły mniej więcej taki odcisk. O. Tak jak kilka brudziek. Dobrze. To tak jakby wróżka się położyła kilka razy w śniegu, tak. Dookoła uklepała. Tak. Dobra, staram się w miarę szybko podejść do Bigsby'ego i do Lockstara. Słuchajcie, tak. Słuchaj Bigsby, zmywamy się stąd, to było coś naprawdę dużego. Musimy znaleźć tu chatę jak najszybciej. I się rozglądam za Dixie. Tak? Ani widu, ani słychu Dixie. Ale może usłyszała mój strzał. Wiesz co, podnoszę Lockstara. Podnoszę Lockstara za fraki, to tak nim potrząsam. Wstawaj, nie ma czasu na spanie. Nie, nic. Nie trząchaj już nim. Przepraszam. Lockstar może rzucić sobie na swoją staminę plus fortitude, bo ty masz 4 fortitude. To jest wytrzymałość fizyczna właśnie na takie rzeczy. Może się obudzisz. Czyli 6 kości. O 6. Bo masz 4 aż fortitude. Wow. Jesteś kawałem wytrzymałego drania. Ojoj. Dobra. Wiesz co, obudził się. Co, Lockstar, zamrugałeś. Jesteś cały mokry. Chyba ktoś cię tarzał w śniegu. Dzieje? Co to za sztuczki? Mów mi teraz! Czekaj, ten śnieg. Lockstar, ty żyjesz! Widzisz, że czaszka wlądowała ci przed oczami. Tak żyje Skellington. Tak się rozglądam, patrzę na ten ślad i
Co się stało? Czemu jesteśmy? Nie udawaj, że spałeś. Chciałeś nas tylko oszukać. Coś tu... Przestań czarować. Byłem nieprzytomny, człowieku. Czego ty chcesz? Chodź, na sytuację. Jesteś strasznie obity. Masz złamaną kość policzkową. Nos. I całe twoje ciało, masz wrażenie, że jesteś wodkiem pogruchotanych kości. Pytanie, czy mogę po śladach, jako że mam trochę okultyzmu, to jakoś tak, wiedziałeś, co to stary, było? Stary, spokojnie, obudziłeś się przed chwilą, nawet nie widzisz tych kolejnych śladów, nie wiesz, nic się stało. Się rozglądam. Się rozglądam. Tak, ale wiesz, wisisz mu, jesteś ciężko ranny, ciężko przytomny i twoje rzuty teraz są na minus 4 kości. Dobra. Więc nie sądzę, żebyś zauważył ślady w śniegu, jak on sobie zauważył. I następnym razem proszę ci, patrz gdzie skaczesz. Jedyne co widzisz, że oni wyglądają na trochę zestresowanych i jak przed chwilą gadali się ze sobą, jak jeszcze byłeś przytomny, to wyglądają tak zrelaksowanych, trochę się z ciebie nabijali i tak dalej, a teraz wyglądają poważnie, a Bigsby nawet trochę przestraszony. Dobra, mówiłem ci, nie ruszaj mnie, bo skończy źle, bo to coś może wrócić po ciebie. Czaszka do torby Lockstara. Lockstar, jadaczka na kłódkę. Chodź, Bigsby, idziemy. Słuchaj, Dixie. Koniec. Zgubiłaś się. Nie wiesz, gdzie jest chata już. Nie wiesz, gdzie jest ten. Nie wiesz, gdzie jest on. I szczerze powiedziawszy, każdy płatek śniegu, które naprawdę są ciężkie z wiatrem i tak dalej, nie wiesz już, czy lecisz prosto, nie wiesz, gdzie lecisz, jest ciemno. Ja zaczęłam krzyczeć, Zak! Zak! To twój malutki głosik nie potrafi przebić się przez tą śnieżycę. Czujesz się opuszczona i nagle w ciemności usłyszałeś taki błysk. Na tym i usłyszałeś strzał. Tam! I widzicie nagle, że dochodzicie i z daleka widzicie cień zabudowań. Chyba dotarliście i z boku nagle widzicie taką niebiesko-fioletową wróżkę na tym, która dygocąc, ledwo poruszając skrzydełkami, widzicie, że wpada w Zaka. O, nic ci nie jest? Znaczy zgubiłam się, ale potem strzeliłeś. Jesteś najlepszy. I tam jest chata. Znalazłam. Bo coś dużego, chyba coś dużego nas zauważyło i nas przetrąciło lekko. Właśnie pod płaszcz. Ogrzej się trochę. Nic tam się nie stało na szczęście. Okej, nic nie widziałam dużego. Ale tam jest chata na dole i jezioro. To jezioro, którego szukamy. To dobrze, tylko pokaż w którym kierunku i... Dobrze. Idziemy szli. Słuchajcie, Co ty tutaj przywołałeś, magu cholerny? A? Widzisz to? Co to jest? Mów mi natychmiast. Pokazuję mu ślad ogromny. Dobrze, Lockstar, już możesz się odezwać. A. Nie odzywam się do was. Focha strzelił. On coś przywołał? Widzisz, czaszka nagle lekko rozszerzyła oczy dołu, jakby potrafiła manipulować kością. Tak, przywołał straszliwe monstrum, które pożre was wszystkich, o ile nie schowacie się w cholernej chacie. Strzelam tą czaszkę swoim efekciarstwem. żeby wróciła sobie za 5 kilometrów. Dobrze, więc to czaszka dostała brzdynca i zniknęła w tym śnieżyce. A teraz, skoro on mi się te ślady pokazuje i każe mi na niej patrzeć, to mogę rzucać, czy niekoniecznie już, czy nie? Bo teraz nie wiem. Jako mi teraz po prostu każe już to zrobić. No dobra, no powiedzmy, że możesz rzucić. Ile? Kostek? Wracacie się w takim razie kilkanaście metrów. Już też sobie na percepcję plus survival. A nie, Boże, to nie. Czyli dwie kości masz, czyli samo percepcję. Możesz coś sobie dorzucić, potrzebujesz minimum dwóch sukcesów, tak jak... masz jeden sukces. Niestety, nic nie widzisz w tym śniegu. Nie wiem, o co ci... Absolutnie nie wiem, o co ci chodzi. Boże, już zasypało, no. Tak. Uśmiecham się do niego. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobrze, czy to ważne? Schowajmy się przed tą burzą. Tak. Świetny pomysł. Słuchajcie, dochodzicie do chaty i pomimo tej całej śnieżycy udaje wam się ukryć za ścianą tej chaty i przestaje przez was wiać. I dostrzegacie coś, co w tym całym upiornym miejscu wygląda przepięknie.
zobaczyliście gigantyczną, zupełnie płaską taflę białego śniegu, która wygląda jak takie białe, mleczne lustro. Jakby odbijała cały świat z dołu i wręcz w tych ciemnościach wygląda, jakby ten śnieg na tej tafli nieco lśnił. Chwilowo śniegu mam po dziurki w nosie, no ale dobra. Ale teraz nie śnieg. Odwracacie się. Przyglądam się. Odwracacie się w kierunku chaty i jest problem. Chata jest zakopana w śniegu. Śnieg sięga, zasypał ją tak, że na takie wielkie pludry śniegu są na dachu i chata aż do okien jest usypana od dołu. Obok niej znajduje się pod takim zadaszeniem, na którym również jest kupa śniegu, taka niewielka zakluczona szopka drewniana. Bixby, duży jesteś, nie? Zapukaj, proszę. A może po prostu wyciągnę ten dom do góry? Dobry pomysł. Dobry pomysł, weźmiemy go ze sobą, będziemy mieli taki przenośny. Wiesz co? Zastanawiam się nad tym pomysłem. Ja cię nie podpuszczam, ale nie dasz rady. Zaczynam kopać w śniegu w dół. Ja się nie odzywam, tylko rękami? Tak się rozglądam, gdzie mogłyby być drzwi, tak, nie? Tak, w sensie, wiesz co, może sobie te założę, kastety, żeby w sensie, żeby się pokryć tym, żeby rozkopać to. Dobra, wiecie co, Bixby wziął się do roboty, kopię. Ty Loxar, generalnie oparłeś się o ścianę, bo ciężko ci ustać na nogach, bo tak bardzo cię wszystko boli. Chyba skręciłeś sobie nogę w kostce i w kolanie. Żebra na pewno przynajmniej ze dwa masz nadwyrężone albo złamane. Krew co jakiś czas odhakujesz i wypluwasz na biały śnieg, a on bawi się w psa, kopiąc kastetami pod domem. Dobrze. Ty szukałeś drzwi, tak? Tak, tak. Dobra. Ale no ta miała na nas czekać. Hilda? Tak. Willa. Przepraszam. Mhm. Willa. Słuchaj, dobra. Obszedłeś kawałek i faktycznie zobaczyłeś drzwi. Również są zasypane, ale wydaje ci się, że jakby tutaj pokopać, to przynajmniej będzie można wejść. Wołam. Bixby, tutaj są drzwi, tam nie kop. Okej. Okay. Idę z drugiej strony kopać. On ma swój własny plan, nie przerywaj mu. Podchodzę do Lockstara, wiesz, zarzucam jego rękę na moje ramię i pomagam mu dojść tam do tych drzwi. To ramię masz nadwyrężone. O, ja pierdolę. To tak trochę mocniej ciągnę, nie? Żeby mu... Ale tylko tak delikatnie, żeby nie połamać go tak, do końca. Tak, tak. Co, Lockstar? Wiesz co, on cię trochę próbuje. Krzykniesz z bólu, rzuć sobie na siłę woli plus integrity. Zobaczymy, czy się opanujesz. Czy masz 7 kości, integrity masz 3, czy 10 kości. Potrzebuję od ciebie przynajmniej 3 sukcesów, bo jest to bolesny proces. 4 masz, dobra. Co? Woli? Mówię mu, ciągnij dalej, to nastawisz. Nie ciągnę, tylko wiesz, prowadzę go, nie? Tak jest. No widzę przecież po jego minie, że go boli, nie? Tak jest. Bixby w takim razie zaczynasz kopać pod drzwiami. Zajęło ci to mniej więcej 20 minut, dlatego w którymś momencie odkopałeś śnieg, ale zobaczyłeś, że jest skute lodem, więc musiałeś kopać w lód, żeby go rozbić i kawały lodu odrzucać na tym. I wiesz co? W końcu ci się udało. Wyciągacie, Zak podaje ci żelazny klucz, który otrzymaliście z tej wioski. Wkładasz do środka. Co? Skruszyłeś zamarznięty zamek. Chata. W co puściło i zobaczycie kryształki lodu, które posypały się wszędzie dookoła i z potwornym jękiem zawiasów, z których zaczyna też się kruszyć i spadać lód na ziemię, otworzyliście chatę. Momentalnie zawiało do środka za was wiatrem i śnieg zaczął wpadać do środka razem z płatkami. Bixby, chata stoi otworem.
Dokładnie, nie wiemy jeszcze którym. No, dobra robota. Wiesz co, właśnie do środka. Ja tu może jeszcze trochę odkopię, bo jak nas to wszystko zawali, to będziemy wychodzić dachem. Idziemy dachem. Dobra. Wchodzicie do środka, szyby, wszystko dookoła jest pokryte lodem, więc nic nie widać, co jest na zewnątrz. Jest dosyć ciemno, widzicie, że jest kominek i w kominku, obok kominka zobaczyliście gazety, małe gałązki, kłody drewna i wszystko, co jest potrzebne, żeby utrzymać kilka nocy minimum ognia w kominku. Wiecie też, i teraz powiem, że tutaj nie ma, telefony nie ma już zasięgu, nie ma jak się kontaktować i Willa macie tutaj rozpalić ogień i dym z komina ma być dla niej sygnałem, że trzeba po was kogoś wysłać i że macie informację, że w ciągu doby ktoś was powinien stąd odebrać. Jeśli rozpalicie, no tak czy siak miałem rozpalić, żeby ciepło było i obejrzeć Lockstara, czy tak dam mu radę jakoś pomóc, nie? Tak, oprócz tego zobaczyliście tutaj, że jest... Jest jeszcze jedno pomieszczenie za drzwiami. Jest taka niewielka kuchenka, też chyba na gaz, bo butla stoi obok. I chata wydaje się na tyle szczelna, że oprócz tego śniegu, który nasypał przez drzwi, to nie ma za dużo w środku. To może jakieś puszki, zapasy, coś takiego? Chyba myślę, że wzięliśmy. Tak, oczywiście. Nie, oczywiście. Wzięliście jak najbardziej. Zak, ogień, najpierw ogień. Zakal ogień. A to dobrze. A to dobrze. Twoja czaszka to nie wraca? Myślałem, że ona sama wraca. Przepraszam? Zmarzła gdzieś. Ona ma GPS, przecież jeszcze do wróżek. Odstaje na ten, na lato i przyleci. Nie wiem, myślałem, że takie złe istoty się przyciągają. No już do was leci. Ja zaczynam dokładać się taki malutki gałązek do tego. Dobra, słuchajcie, drzwi są otworzone. Drzwi są otwarte, do środka hula wiatr. No to ja podlatuję i próbuję. Zak rozpala ogień, Lockstar usiadł na ziemi, znaczy na podłodze z takim uch. Bixby, zamykasz? Drzwi. Jak trochę jeszcze odśnieżę, wchodzę do środka. Aha, czyli znaczy możesz zostać na zewnątrz, tylko zamykasz drzwi, nie? I wtedy... A ja jeszcze chwilę tam, wiesz, lodu odkopię, żeby tam nic na nas się nie zawaliło i ten. Dobra. Kurde, łopatę trzeba było wziąć ze sobą, a nie broń. Magiczna łopata. Tak jest. Wiesz co, McCain, w takim razie ty rozglądasz się, dobra, będziesz musiał kasetami, zaczynasz kopać dookoła, Zak rozpala ogień. I w którymś momencie McCain, ty widzisz, że z ciemności wyłania się czaszka. O! Widzisz, że zatrzymała się nagle. Żywych. Nagle się odwróciła i odleciała. Wiesz co, wchodzę do środka rozbawiony. Twoja czaszka się mnie boi i już tu nie przyleci. Chcesz, żeby wleć przez komin. Wiesz co, Zak tak huchałeś na tym, Bixby nagle wpadł do środka, wuj, zmuchnęło wszystko. No hej! Mogę krzyknąć, żeby wleciała przez komin? To krzyknij. To krzyczę. Dobra. Ponawiam swoją pracę. Carrington, leć przez komin! Dobra. Usypuję. Odpalaj. Weź trochę prochu z nabojów. Ktoś czuje, że naboje jeszcze się przydadzą. Mam pytanie. Mogę pomóc z tym ogniem? Masz ogień? Pewnie mogę mieć taką zapalniczkę, jak to w kieszeni płaszcza. Aha, że myślisz ten. Nie, to jest podpałka i takie rzeczy. Jest ogólnie zostawiony sprzęt, żeby ktoś mógł rozpalić ogień, bo wiecie, że w tej chacie bez tego w zimie ludzie po prostu by umierali. Albo wróżki. Tak. Nie wiem, czy Bixby się ze mną zgodzisz, ale myślę, że ten jego kieszenie wszystkie to my opróżniliśmy zanim go zakuliśmy i w ogóle, nie? Tak. Opróżniliśmy wszystko i albo u Bixby'ego w plecaku, albo u mnie w plecaku to wszystko jest, nie? Zgadza się, tak. Wybieram najwygodniejsze miejsce i się rozsiadam. Włącznie z biżuterią.
Jedyne, co mu zostało, to bransoleta srebrna na ręce. Głównie dlatego, że nie wiedzieliście, jak on to założył, ale ta bransoleta wygląda, jakby była tak zaciśnięta, że nie da się jej ściągnąć przed nadgarstek. Wygląda jak taki wąż, który jest owinięty wokół jego ręki. Jak próbowaliście go ściągać, to blokował się nadgarstku i nie można było go, wiesz, odkręcić. Nie wiecie, jak on to skubaniec założył. Chyba ktoś mu skuł, albo coś takiego. Przez chwilę Zak się zastanawiał, czy by, wiesz, no miecza nie użyć po prostu, nie? I nie odrąbać ręki. Żeby było szybciej, ale już myślę, że w twierdzy kruka ładnie go przywitają, więc zarzuciłem ten pomysł, nie? Tak jest, tak. Oprócz tego ta, na twoją propozycję Dixie małość nie zwymiotowała, więc... Nie moja droga, słuchaj, dla ciebie nigdy czegoś takiego bym nie zrobił. No znaczy ręki bym ci nie obciął, nie? Dobra. Ogień udało się rozpalić. Zak o niego zadbał. Lockstar i Dixie trzymają się blisko przy ogniu, tak. Bo ty jesteś ciężko ranny i masz wrażenie, że jak jeszcze zmarzniesz, to po prostu umrzesz w tej chacie. A ty dlatego, że jesteś malutka i musisz się grzać. Tak, to jest tak. Zagadam do wróżki. Masz jakiś wróżkowy pył przeciwbólowy? Wiesz, co masz? Może. W waszym zdaniu jest doprowadzić nie do żywego. Jeśli zależy ci, żeby twój pan nie miał problemów, to wiesz co, robić. Pomóż mi. Głupcy! Widzicie nagle, że w tym w kominku pojawiła się czaszka. Spowita płomieniami wygląda upiornie. Przybyłem, i to jest dobre wejście z Carrington. Przybyłem przepowiedzieć wam śmierć, zwłaszcza tobie, wielkoludzie. Lockstar, proszę ciebie, ucisz ją. Ostatni raz ciebie o to proszę. Carrington, morda. Czaszka wlądowała obok niego. Na tym przestała się ruszać. Wygląda po prostu, jakby on nosił przy sobą czyjąś czaszkę. Dobrze. Nie dało się szybciej. Dało się. Ale nie chciałem nie zabawy. Dixie ma jakiś tam pyłek przeciwbólowy? Wiesz co? Taki biały. No właśnie o takim pomyślałem, nie? Przez chwilę. Zaraz tu jeszcze kreski będziemy robić. Więcej śniegu. O, napiszę ci coś. Okej. Komu? Andrzejowi. Czekaj, telefon wezmę tylko. Mhm. Ja zagadam do wróżki. Pomyśl o tym. Jeśli ja tutaj zginę, twój pan będzie miał przechlapany. Wasze życie jest moim priorytetem. Może być co? Moje życie jest waszym priorytetem. Tak? Jak ja zginę, on ma przechlapany. No nie wiem. Czy ja wiem? Nie wyglądasz, jakbyś umierał. Strasznie dużo gadasz jak na umierającego. Bo jestem jeszcze pełen życia. Myślicie, że on trochę za dużo gada? Jak na umierającego? Myślicie, że jak po śmierci też się zmieni w taką czaszkę? Tak, i będę was nawiedzał w snach. Może ta czaszka, nie, którą odnosi... On nie może zginąć, nie! Może ta czaszka, którą odnosi to jakieś inne dziecko Lokio, które też kiedyś strasznie dużo gadało, aż w końcu go zabili. No nie? Kto wie? Prawda, powiedziała czaszka. Byłem nieśmiertelnym bohaterem, którego opowieści o moich wielkich czynach przetrwały całe stulecie, dlatego bogowie postanowili przywrócić mnie w tej postaci, bym nauczał tego młodego Scjona. Czego? Jak przetrwać. Świetnie. Dixie, możesz użyć pyłku na Lockstarze? No bo ja wiem, jak działa jej pyłek, tak, nie? Zobaczyłeś, on zabrał śnieg do domu. Zobaczyłeś, że wróżka uniosła dłonie i pokryły się takim złotym pyłem i dmuchnęła ci w twarz na tym. To posypało cię przez moment, zakręciło ci się w głowie i wiesz co, osunąłeś się na czaszkę. Ej, zostaw mnie! I zasnął. No to teraz mogę go obadać medycyną, nie? Tak nie jest. Nie będzie się wietrzył, nie będzie jędzolił.
Dziękuję, Dixie. Do usług. I teraz tak, musieliście sporo poczekać. Kilka godzin. Lockstar został opatrzony. Wiedziałeś, że jednak nie musisz się za bardzo martwić, dlatego że rany, które nie są cięte albo naturalne na ścianach goją się bardzo szybko. Tak samo szybko jak oberwał, w kilka godzin będzie z nim dobrze. A trochę się nudziliście. Wyło potworne powietrze na zewnątrz. Czasami macie wrażenie, że wraz z wyciem wiatru przeplatało się wycie wilków. Ale w gruncie rzeczy nic wam nie zagłuszało ciszy. Lockstar po jakichś 6 godzinach obudził się, czując się już całkiem dobrze. Dokładnie. Czując się już całkiem dobrze. I dalej siedząc przy kominku. Dixie, wiesz co, zamieszkałaś w kominku, bo tylko tam mogłaś przetrwać tyle czasu. Tak, trzymam się blisko ognia. I zasnęłaś sobie na takim wielkim, miękkim kapciu, który ktoś tutaj zostawił. Czaszka leży niekoło ciebie i przestała się ruszać, chyba też zasnęła czy coś, nie wiem, ciężko poznać. Po pustych oczodołach. I w którymś momencie usłyszeliście, że śnieżyca powoli ustaje. Zrobiło się coraz ciszej, coraz głośniej słyszycie huk fal, coraz ciszej wiatr i to wszystko. I w którymś momencie usłyszeliście taki mocne dudnienie na zewnątrz, podobne do tych, które zostawiał Bixby, kiedy stąpał już po deskach wokół domu. Mhm. O nie, znowu coś przyzywa. Otwieram drzwi. Słuchaj, otwierasz z hukiem drzwi, uderzył cię wiatr, trochę śniegu, ale już dużo mniej. Wychodzisz. Ale ogień nie zgasł? Nie, już teraz jest to spalone na tych cięższych kłodach, nie ma szans, żeby zgasło czegoś takiego. Wychodzisz na zewnątrz i widzisz, że drzwi tej chaty mają to takie zasłonięcie obok, mają taki daszek, który wystaje jakby poza i widzisz z boku, że wzdłuż chaty w twoim kierunku idą trzy masywne postaci. Zobaczyłeś grot i cień włóczni. Zobaczyłeś obnażony miecz. I trzecia postać jest z tyłu, więc ciężko ją rozpoznać. Zbroję przywdziałam swoją. Niech mnie pokryje. Dobrze. Bixby, zobaczyłeś, że otworzył drzwi. Spojrzał na zewnątrz, po czym zobaczyłeś, że zleciły ręce i jego nadgarstki zamieniły się w płytową zbroję. Pojawiły się rogi, cały hełm i zamienił się w wielkiego mech. Futbolista. Dobra. Lockstarze, może zostań tutaj przez chwilę. Ostro. Rekwizyt jest. Dokładnie. Podchodzę do Bixby'ego, wyjmuję miecz, ale tak pukam go w hełm, w głowę. Tak? Chyba jeszcze nie pora na to. Ja chcę, nie wiem, tam jakiś pierdol albo coś? Ma jakieś piętro? Nie, to jest parterowa chata, ale jest jeszcze drugi pokój. To chcę do drugiego pokoju wyjść. Dobrze, otwierasz drzwi, w takim razie wchodzisz do środka i tutaj zobaczyłeś jakieś półki z zapasami, jakieś puszki, które mogą tu stać. Do spiżalni wlazłeś, jak się okazało. No, to chcę coś zjeść sobie w sumie. Dobrze, no, zaczynasz przeszukiwać, co zjadować. Wasza dwójka na zewnątrz. Bixby na razie stoi w drzwiach, więc mało widzisz, Zak. Co robicie? A jeszcze ta druga postać, ta z włócznią, wydaje się, że niesie coś w rodzaju sztormowej latarni. Stójcie, bro! Momentalnie zobaczyłeś, że postać idąca na samym przodzie na tym zasłoniła się tarczą i położyła na tarczy miecz w swoim kierunku. Kto tu? Usłyszałeś bardzo. Potężniejszy z synów. Zobaczyłeś, że umilkli, zobaczyłeś, że drugi facet ten z latarnią postawił latarnię na ziemi, połączył się swoją tarczą z tą tarczowniczką obok i położył włócznie w twoim kierunku, a z tyłu zobaczyłeś mężczyznę, który przeładował karabin i wycelował w ciebie. Kto? Bixby McCain. Jest tam jakieś okno, jak to widzę? Nie, jesteś w piżarni. Nie ma tutaj okien, bo już widzisz, że...
Ale słyszysz te okrzyki po obu stronach, bo to słychać. Tuż przy ścianę. To krzyczę, szarżuj! Dobra, zobaczyłeś, że ten facet z włócznią krzyknął i zaczął na ciebie szarżować z tą włócznią i już się przygotowałeś, żeby odeprzeć jego atak, po czym zobaczyłeś, że ten drugi tarczownik pochylił się schodząc do parteru i uderzył go tarczą w nogę. Po czym tamten wyglobał się na tym i pojechał na deskach jakiś śniegu, lądując pod twoją twarzą. Na tym już trzeba, że tamten krzyczy: stój, idioto, to oni! Przepycham się między drzwiami, a Bigsbim, dam radę? Tak, bo on wyszedł, żeby, wiesz, żeby walczyć. No, no, wychodzisz obok z mieczem? No to... Sebastian, podam. Nie widać cię. Zdejmowałem zbroję. Okej. Okay. Dobry. Dobrze, jesteśmy, tak? Tak jak było ustalone. Nazywam się Zach Green. To jest Bigsby McCain. A w środku jest nasz kolega. Znaczy kolega. Wiecie kto. Ja to słyszę, jak miło z tym stąd nazwałeś mnie kolegą. Dobra, zobaczyliście, że ten włócznik wstaje i zobaczyliście, że jest szalony, jest nagi. Od pasa w górę jest obnażony, jego cały korpus jest pokryty tatuażami. I przede wszystkim zobaczyliście, że mężczyzna jest podziurawiony przynajmniej sześciokrotnie na korpusie. I widzicie tylko mięso i na wylot za nim. No możecie widzieć go na przestrzał przez rany w jego ciele. Mhm. Zobaczyliście, że po chwili podeszła ta tarczowniczka, która go obaliła i po długim warkoczu i po lekko wypukłej skórzanej zbroi poznaliście, że to chyba kobieta, ma hełm na sobie, więc ciężko rozpoznać twarz, i po chwili zobaczyliście, że przyszedł mężczyzna. Ta dwójka wygląda, jakby się urwali z filmów, mają topory, włócznie, miecze, tarcze i takie rzeczy, natomiast ten trzeci wygląda, jakby się urwał z filmu wojennego, dlatego że ma na sobie mundur, kamizelkę kuloodporną, ma hełm z brytyjską flagą i taki dziwnie, dość staromodnie wyglądający karabin. No dobra, przyglądam się im, przyglądam się tej dziewczynie z warkoczem, tej tak. Kobiecie. Ona widzisz, że odepchnęła. Uspokój się, Gamli. Odbiło ci. To dzieci bogów. Ona wygląda najnormalniej z tego wszystkiego. Zobaczyliście, że schowała miecz, odłożyła tarczę, uderzyła się pięścią w zbroję. Dzieci bogów, wejdźmy do środka. Mam wiele do omówienia. Dobrze. Rozumiem, że to Willa. Willa, tak? Nie. Zwał się Hala Żelazna. Jestem służę Willy. Zostaliśmy tutaj przysłani. Wpadliśmy w duże kłopoty. Musimy porozmawiać. Chcę przynieść jakieś jedzenie i picie na stół. Okay. Co jakiego nosi zakąskę? Zapraszacie jej do środka? Tak, tak, oczywiście. Dobrze. Wchodzicie do środka, a Bigsby domyka drzwi na zasuwę. A wy zobaczyliście, że w środku jest Loki, jest Lockstar, któremu właśnie udało się znaleźć butelkę przepalanki na tym, który właśnie obłukuje. Jest tam jakaś apteczka albo coś jeszcze? Nie, ale jak się obudziłeś, to byłeś opatrzony. To nie chodzi mi coś innego, czy ogólnie w tym miejscu jest ogólnie apteczka, jakaś łazienca, apteczka, cokolwiek. Wiesz co, nie. Znalazłeś tylko siekierę, znaczy taki toporek do rozbijania tych drewna. A nie, bo miałem taki ambitny plan, by znaleźć leki przeczyszczające i im podać. Nie, nic takiego nie ma, ale po tych puszkach widzisz, że niektóre mogą tak zadziałać. No to tak otwieram, przelewam i podaję. Dobra, widzicie, że on się bawi w kucharza. Do środka weszła cała trójka, pościągali hełmy i przedstawiają się. Hala, podaję wam rękę, Hala Żelazna, tarczowniczka i wierna
Jestem tarczowniczką Odyna. Podaję jej palec, tylko jeden palec. Nie więcej. Wiesz co? Zobaczyłeś, że ona minęła ten palec, jakby się czymś obraził i złapała ci tak o za przedramię. Na tym zobaczyłeś, że masz rękę półtora raza większa od niej na tym, ale złapała cię za rękę i to dość silnie. Ja jakbym chciał ją pogłaskać bardzo delikatnie. Po prostu tylko opieram palce, nie więcej. Dobrze. Big Bill raczej brutal. Tak, następny ten z obnażoną klatką piersiową i z tymi wszystkimi otwartymi ranami na tym Gamli, zwany Szalonem. A dlaczego? Dixie. Ja siedzę na ramieniu tego. Zobaczcie, że on wyciąga po ciebie ręce. Wow! Ty odlatuję z tego ramienia. Tak wiesz, unik. Co to? Uniknąć, co do tyłu krok robię. Co, jak zrobiłeś krok, ona odleciała w ogóle kilka lat w tyłu. Spoczeńcu? Co to za owad? Jestem owadem? To moja towarzyszka. To taki rodzaj komara. Fuuu! Odwracam się do tego łyką. Syna Lokiego, podlatuję. Dobra, słuchajcie, tym razem zrobimy rzut. Bo Lokstat już nie jest ranny, więc ma wszystkie swoje kostki. Rzucasz sobie na staminę plus fortitude, żeby się oprzeć tej mocy. W ogóle nie jest ranny? Tak. Dixie wierzę w ciebie. Tak przecież nie, nie jesteś na minus jeden, przepraszam cię. Mamy rację. Stamina. Masz dwa, czyli masz sześć, jeden. Masz pięć kości, bo jesteś na minus jeden. Czyli pierdolę. No tak, ten z dziurami Gamling, tak? Wiesz co, niestety. Zakrztusiłeś się. O, jasunąłeś. Jestem komarem, jestem wróżką. Patrzę na niego, jak pada. To jest tak. Wróżka Lokster, 1-0. Tak się spojrzałem. Dobra robota, Dixie, nie? Tak. Ten z nagim torcem podziurawiony z włócznią i z toporem dwuręcznym na plecach, Gamli Szalony. Ona z mieczem i starczą Hala Żelazna i zobaczyliście, że ten żołnierz w mundurze podaje wam rękę. Ulf. 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 Miło poznać dzieci bogów. Zobaczyliście, że on przyklęknął na kolano, pochylając głowę. Tak. I powstał. Chcesz autograf? To w końcu gwiazda futbolu, nie? Autograf? Nie. To, czym jesteście... Może zdjęcie. To, czym jesteście na ziemi, nie jest dla mnie ważne. Ale jesteście dziećmi bogów, którzy kroczą po ziemi. I dlatego daję wam cześć. Zawiedziony Bixby. Nie martw się, Bixby, jak wrócimy, na pewno będziesz rozdawał autografy. On się też zmarszczył. Co to jest futbol? Bixby patrzę presjesz. Się na Bixby'ego. Okej. Okay. Dobra. Wychodzę z pomieszczenia. Myślisz, że on poszedł do spiżarni. Dobra, zajadą smutki. Wiesz co, zobaczyłeś, że ta Hala Żelazna tak się rozejrzała, ten wyszedł, obraził się, ten przewrócił się po wróżce. Słuchajcie, ty panie jesteś dowódcą. Przyjmijmy, że tak. Oczywiście, że tak. To dziecko Widara jest naturalnym dowódcą tej drużyny. Pan zemsty. Kurde, wiesz co? Słuchaj, Green, rzuć sobie na percepcję plus empatię. Empatia. O, mam 2. I percepcji mam 3, czyli będzie 5d10, tak? Mhm. Tak, i 2 automatyczne sukcesy. Mhm. O! O, bracie. Ale zawaliło. 30. Słuchaj, mała rzecz, której normalnie byś nie zauważył. Zauważyłeś ją tylko dlatego, że jak ten Ulf pobożny się pochylił i zdjął hełm,
to zobaczyłeś, że zamiast oka ma oczodu. Jego czaszka jest przebita na wylot kulą. Mhm. I się ma po prostu taką dziurę w czaszce na wylot. I wygląda jak... Wygląda po prostu jak trup. Zresztą tamten drugi też jest przeszyty na wylot kilka razy. Nie krwawi nic z tych rzeczy. Ale to jest drobiazg. Natomiast pomimo tego, że on ma zmasakrowane pół twarzy przez ten przestrzał, kiedy ona powiedziała, to jest syn Widara. Aha, tak. Kiedy odzwoniła cię, to ta hala przybiła, mruknęła pan pomsty. Natomiast na jego twarzy zobaczyłeś strach i lęk, kiedy bardzo głęboko pochylił się przed tobą. Ten ulg, tak? Tak. Tak jakby imię twojego ojca przyniosło w jego sercu trwogę. Mhm. Słuchaj, czy moja postać, nie wiem, może wiedzieć, że to ożywione trupy, czy coś takiego to może być? Czy... Tak, i proszę bardzo, inteligencja plus okultyzm, jeśli chcesz spróbować. Ja i okultyzm. Wiesz co, to nie możesz rzucać, przepraszam, bo po prostu nie znasz się na tym. Jesteś... Są niektórzy scjoni, którzy jakby wiedzą coś nieco o naturalnym świecie, a są inni, którzy ty na przykład zajmowałeś się polowaniem na zbirów przestępców w ludzkiej postaci, nie? Jak spotkałeś potwora, to zabijałeś go, nie pytając jakby... Kiedy się obudzę? O ten. Właśnie za około 5 godzin. Niestety, ale jeszcze trochę. Ale Dixie będzie go eliminowała za każdym razem. Już nie. Obraził mnie, powiedział, że jestem komarem. Myślę, że to nie on. Kto jest komarem? On nie powiedział, że jesteś komarem. To ten gabli szalony zapytał się, co to za komar. Komar jest komarem w porównaniu do ciebie. Dokładnie tak. Dobrze. Komary jedzą krew. Ono chyba nie. Bixby zobaczyliście, że wraca na tym, pożerając jakieś chrupki, które znalazł w spiżarni. Wiesz co? Nie wiesz, ale wyglądają bardzo dziwnie. Ale co więcej, zachowują się wobec was, jakby wszystko było w porządku. Jakby to nie było nic zaskakującego. Czy ja coś mogę tam? Masz okultyzm? Jeden. Masz! To rzucaj. Czekaj. Ona jest ze świata wróżek. Może tak, no, masz. To rzucaj. Inteligencja. Ja bym wiedział. Ale śpisz, bo obraziłeś wróżkę. Więcej tego błędu nie popełnisz. Jeden. Nie umarli. Mamy różne postaci. Jacyś nie umarli. Może niech to się obudzić w końcu. Bo większość też jest na razie tym albo nieprzytomny, albo śpię. No za dużo gadasz. Za bardzo prowokujesz. To wy jesteście tymi, którzy nie trafili do Walhali. Wiesz co, oni wszyscy, cała trójka wybuchnęła śmiechem. Wstanę. My jesteśmy Inharzy i przybyliśmy z Walhali. Każdy z nas, powiedziała Hala, zostało znalezione na polu bitwy przez Walkirię, które zaniosły nas prosto do Walhali. Jednak niektórzy z nas zostali wezwani do służby z Cionem na ziemi. I my służymy Willi. Na pewno przyda nam się wasza pomoc. Co na gorsze, tak... Nagle słyszeliście takie i zobaczycie, że Lockstar... Stawiam chłopki, bo się zainteresowałem. Lockstar, zobaczycie... Komu użycie? Lockstar nagle wypluł z siebie... Willi. Córce Odyna. Ona jest piastunką twierdzy Kruka. Mhm. A córka Odyna to nie była przypadkiem Hel? Córka Lokiego. To córka Lokiego była. Siostra Lockstara. No. Oś mi tu śmierci. Śmierć. Te pewnie te krupki. Dobrze. Zobaczcie, że Hala spojrzała. Tamta dwójka, zobaczycie, że podeszła do ognia. Czekaj, się obudził. Ogrzać swoje martwe ciała. Lockstar wstaje. Aha. Wiesz co? Jest. Zakładam ten. Tak ręce. Oczywiście, że Hala zwraca się do Zaka. Jako jedyny nie zemdlał ani w biegu. Panie. Tak patrzę. O mój. Na jaja Odyna. Żywe trupy.
No a co? Okej, okay. Lockstar. Lockstar, rzuć sobie. Ty możesz sobie rzucić na inteligencję plus okultyzm. Może będziesz miał więcej niż żywe trupy. Ile? Siedem kości. Siedem kości. Siedem. Masz krytycznego pecha. Wiesz co? Wyglądają ci na zombie. Nie, przepraszam ci. Wyglądają ci na głodne trupy. To są trupy, które mają inteligencję taką szczątkową, więc potrafią mówić i wyżerają ludziom i scjonom mózgi i zawsze są głodne tego, kto jest najbardziej inteligentny w okolicy. Bo ich przyciąga ich inteligencja. To oni. Tak patrzę i tak myślę sobie, Bigsby będzie bezpieczny. Tak. Co więcej, niestety, ale wygląda na to, że ty będziesz ich pierwszą ofiarą. Ta sama inteligencja. Nie. Tak. O matko, ale kurde, szkoda, że ja tego nie wiem, ale mnie korci. Dobra, nie przepraszam. No. A nie. Tak się uśmiecham i tak mówię. Bo nasz wódca Zach jest niezwykle inteligentną osobą. A co doprowadził? Ej! A ja? Ty jesteś silny. Ej! Big D, ty jesteś niezastąpiony. Panie Green, sprawa jest poważna. Możemy porozmawiać? Poważnie. Oczywiście. Proszę. I tak straciliśmy dużo czasu na nie bardzo poważne rozmowy. Chcę posłuchiwać. Ona nie mówi cicho. Jesteś w jednym pokoju i ona się nie krępuje. Rozumiem, że przybyliście tutaj z więźniem, ale doszło tu do wielu kłopotów. Nie mamy pojęcia, skąd to przybyło, ale jak tylko zobaczyliśmy dym, pani Willa zabrała piątkę z nas i wyruszyliśmy tutaj po was. Po drodze zostaliśmy zaatakowani przez gigantycznego wilka. Był wielki. Możliwe, że i my go spotkaliśmy. To on go pewnie przyzwał. To, co do nas biegło. Nie, Bigsby, nie wydaje mi się. Rozszarpał nas wszystkich, pozabijał nas. Tylko ilu nas było? Była nas szóstka. Piątka nas i pani Willa. Dopiero pani Willa zdołała go zranić włócznią kruków i on uciekł. Pani Willa przywróciła nas do życia i ruszyła jego tropem. A co z twierdzą? Twierdza jest bezpieczna, dlatego że jest okryta zakręciami. Zresztą wciąż pani Willa zostawiła tam jeszcze piątkę nas. Pani Willa zdecydowała się zapolować na tego potwora, dlatego że nigdy w okolicy nic takiego nie grasowało. Pojawił się dopiero niedawno, a nas wysłała tutaj. Powiedziała, żebym przeprowadziła was prosto do twierdzy, idąc przez jezioro. Mam pytanie, są tam jakieś kawałki materiału, bo o wiem, chcę wyrwać kawałek zasłony, sobie ją zawiązać na twarz, na wszelki wypadek, jakby znowu wróżka atakowała. że Lockstar w kajdankach, ale widzisz, że zrobił sobie taką bandycką. Łypię na niego, szukam sobie. Bigsby, jak myślisz, idziemy pomóc dla Willy, czy idziemy do twierdzy? Skoczyć. Ja tu poczekam. Co? Nie, ty pójdziesz z nami. Pani Willa wydała nam rozkaz, żeby doprowadzić was do twierdzy. Więzień musi tam dotrzeć. Taki mamy żywy? Rozkaz. Tak, musi być żywy. No, takim razie. Tak. Spojrzałem się tak na Lockstara, jak powiedział żywy. Żywy, ale nikt nie powiedział, że masz być przytomny. Dobrze. Wróżka. I tak rękami. I tak, Dixie, w razie czego wiesz, co masz robić, nie? Dobrze. Patrzę na niego groźnie. Skoro Willa mówi, żebyśmy udali się do twierdzy, to... Tak. Muszę was jednak ostrzec, że w tych lodowych śniegach mieszka plemię lodowych gigantów.
Dlatego ruszymy, dlatego że większość trasy uda nam się przebyć po lodzie. Nasz ludzki ciężar wytrzyma. Natomiast giganty nie są w stanie wejść. Bo... A mój? O, wybacz pani, ale chociaż dostrzegam tutaj wielką siłę, to giganty mierzą sobie zwykle 2 do 3 metrów. Mam ponad 2 metry. Będziesz pani jeszcze ostrożnie. A jak założę zbroję, to tak pod lód. Myślę, tak, że damy radę. Bez tej zbroi, panie. Mam pytanie. Gdzie jest ten szalony? I przy ogniu siedzi. I widzisz, że wygrzewa się. I teraz przy... Przepraszam, jak go widzisz, to widzisz, widzisz jego plecy i widzisz, że ogień, światło ognia prześwituje przez jego rany w piersi. Tak, i tak mówię. Wielkie rany, musi być wielkim wojownikiem. Mówisz tak do niego? Tak. On się odwrócił. Wychodziłoby na to, że też jesteś wielkim wojownikiem, a nic z tego. No. 6 strzał. Już powiedział do ciebie. 6 strzał musiały gnidy we mnie wystrzelić, dlatego że nikt nie chciał się zbliżyć na odległość mojego topora. Naprawdę iście heroiczny wyczyn. Zgadza się. Dlatego mnie przywrócono. Umarłem nie dziwię bohaterem. Się, nie dziwię się. Taki wyjątek mógł walczyć z każdym. Z każdym. W każdej chwili. Mm-hmm. Wraz z panną Willow walczyliśmy z gigantami. Ja uważam, że byłby w stanie pokonać nawet naszego ogromnego towarzysza Big Biego. Ja w tym momencie odpalam self-healing. Jak wiem, że muszę ten, zużyję ten punkt legendy. Takie... Aha, przepraszam cię, ale ty nie musisz, dlatego że ty wyzdrowiałeś. Okej, dobra. Scioni obrażenia obuchowe regenerują jeden na godzinę. Minęło 6 godzin, więc obuchowe wszystkie zniknęły. Loxar jest troszkę ranny tylko dlatego, że jemu niektóre baszczingi po tym uderzeniu zamieniły się w letale. Więc on... Mhm. A jeszcze spałem od tego, jak mnie obudziła jak mnie uśpiła przy stole. Ale mówię mu, to byłby iście wielki pojedynek. Nie, świetnie umarły wojownik kontra prawdziwy olbrzym wśród dobra, ludzi. Rozumiem. Cześćku, I see what you're doing. Rzuć sobie, przepraszam, bo on to powiedział, więc najpierw sobie dobra. Rzuci. Rzuć sobie na manipulację plus prezencję, to będzie test prowokacji. Czyli 4 plus... Nie masz prezencji. 4 kości. Nie masz prezencji? No. A, bo ty masz zastraszanie, mówisz, że wszystkich zastraszasz. Dobra. No. No rzuciłem. 4. 9, 1. Wiesz co, on spojrzał tak z chęcią widać, od razu zareagował na tym, jakby chciał się zmierzyć, nawet wstał, ale przecież się, że hala się do niego odwróciła. Dość, Gamli, dość już. Nie daj się zwieść oszustowi. Ja nie oszukuję. Gamli, spokojnie, nie musimy się bić. Ja jestem ty... Stawiam rękę na stół. Wiesz co, zobaczyłeś, że on usiadł momentalnie naprzeciwko ciebie. Nie, tak chcę podejść do Gamlego z tyłu i wyszeptać mu na ucho. Pamiętaj, obawiasz o swój honor. Dobra. Dobra, okej, okay, dobra. Rzucamy, proszę bardzo. To będzie test czystej siły. On właśnie się dowiedział, że walczy o swój honor, więc no. Dorzuca sobie Idę do Zaka i mówię mu, obstawiam 3 konserwy, że Bigby wyrwie mu rękę. Ja tak się patrzę z dezaprobatą, a w łeb chcesz? Odsuwam się, idę do kogokolwiek innego. 5 kości tylko, tak? Tak jest, tylko 5 kości i masz 4 automaty. No. Czekaj. 4 plus 4 to jest 8, wiem, 6. Słuchaj, powiem ci tak, siłowałeś się na rękę i robiłeś ten numer ze wszystkimi gośćmi ze swojego drużyny, z innych drużyn. Potem jak twoja drużyna już wiedziała, co się dzieje, to wystawiali cię, żebyś robił wała z innych członków, wiesz, innych drużyn, co zwykle powodowało bójki i w ogóle ogólną zabawę. I słuchaj,
pierwszy raz chyba w swoim naturalnym życiu ktoś stawił ci opór. Zobaczy. Mhm. Po pierwsze, ten Gamli przez cały ten pojedynek ryczał, wrzeszczał na ciebie, szczerzył zęby i straszył cię. I przez moment odepchnął cię, ale tylko przez moment. I po chwili z trudem i musiałeś użyć całej swojej fizycznej siły, ale dobiłeś go do drewna. Nie martw się, nie straciłeś swojego honoru. Dowiodło to tylko, że możesz być niemalże równy z synami bogów. Co spojrzał na swoją rękę, jakby to była Ewina, po prostu zobaczyłeś, że przybił tą rękę do tego. Zobaczyliście, że wyciągnął nóż i pugilałem przybił rękę do swoją własną rękę do drewna. Mistrzu? Tak. W momencie, jak on kładzie rękę, tak. Wiesz, już tak. Chce nożem. Czy dam radę chwycić za tą rękę i ją odsunąć? Wiesz co? Dobra, rzućmy sobie na Wicy plus Awareness, na inicjatywę. Jakbyś miał. Mam pytanie. No. Czy mogę rzucić na Gwiazdo Oz i wołać, żeby wybuchał, zamiast on jego dźgnął? Albo na przykład Lini sięgnął po topór i jednak tłował Bigbiego? Czy jednak nie? Wybrać, co się stanie. Nie, nie. To jest tak, że Gniazdo Oz, wydajesz punkt legendy i ja ci mówię, jaki twój czyn. Okay. Możliwe, że właśnie taki. Ale jak chcesz, to możesz podbiec, spływać go szturchnąć. Tylko nie wiem, czy już jeszcze nie masz dość. Dwa sukcesy. Dobra, rzucam u niego na inicjatywę. Jeden sukces. Słuchaj, tak, złapałeś go. No cię mam odsunąć tę rękę. Halo. Są spożą na ciebie. Gamli. Halo, czy możesz go uspokoić? Proszę ciebie. Gamli, uspokój się. Wszyscy znają twoją odwagę. Nie musisz czego tu dowodzić. Kładę rękę na ramieniu Gamliego i mówię, słuchaj, samo to, że stanąłeś do siłowania się z synem Tyra, dowodzi twojej odwagi. Co się stało? On go powstrzymał przed przedziurawieniem własnej ręki i powiedział mu, że samo to, że stanął do walki z potężnym synem Tyra, dowodzi jego odwagi. Dobra, to słuchaj. Chcę go klepnąć w ramię też i powiedzieć, a co by się działo, gdybyśmy byli razem przeciwko komuś? Gdybyś ukręcił łeb dla tego wilka. Dobra, wiesz co? Zak, on spojrzał na ciebie. Niech będzie. Chcę spojrzeć się z niedowierzaniem. Do tej pory tylko Willa dawała mi radę. W takim razie w Big Dish się musimy z Willą, jaką spotkamy. Dobrze, wyruszamy natychmiast? Tak jest, tak by było najlepiej. Wstycham ciężko, na pewno. No, jak już jest, było tak się tu ciepło, spałaś na tym kapciu. Mam pytanie. Też możesz mi wleść pod czapkę, mam gorącą głowę. Nie, zawsze zostaję z Zakiem, on też ma ciepły płaszcz, ale tu było cieplej. No niestety, taka robota, Dixie. Idziemy. Taka robota. Zobaczcie, nagle czaszka wzleciała w powietrze i zaczęła wrzeszczeć na całą tą trójkę. Wszyscy sięgnęli po broń na tym i zobaczyliście, że zarówno Hala, jak i Ulf odskoczyli. Natomiast Gamli... czaszka! I wyciąga dwuręczny topór. Zobaczycie, że czaszka mentalnie. O, ja pie! I do komina wleciała i poleciała w górę. To jest tajna technika walki. Uciekaj. Taktyczny odwrót się nazywa. Nazywa się tchórzostwo. Mało znana wśród nordyków. Zawsze działała w przypadku Lokstara. Zawsze? Skutecznie? Prawie zawsze. I dlatego jesteś teraz tutaj z nami. Coś, dokładnie. Co, Hala wyschnęła. Czy możemy wyruszać? Bo uciekałem, tak, a nie walczyłem. Bo w walce bym was zabił. Zatykam mu twarz i podnoszę go po prostu za głowę i wynoszę go z domu. Dobrze.
Wychodzicie na zewnątrz, hala was prowadzi. Gamli zobaczyliście i cała reszta, oni ogólnie są w jakichś tam futrach, ale w niczym takim szczególnym. Ten gość idzie w kamizelce i w mundurze i tyle. Raczej trupom zimno nie zaszkodzi. Macie wrażenie, że nie umarłem. Nie robi to po prostu na nim wrażenia. Śnieg przestał za to padać. Tego im zazdroście. Śnieg przestał padać i zobaczyliście, że zrobiło się tu bardzo zimno, ale naprawdę pięknie. Weszliście na taflę lodu, leciutko zaskrzypiało, ale hala ruszyła pewnie, więc również i wy. Jedynie Bigsby zawahał się przez moment. Bigsby, mnie odstaw. Będzie lżej. Mogę po tym skakać, czy nie? Nawet się nie was. Nie. Nie, panie, bo my również wpadniemy do wody. A chodzić? Tak, tylko ostrożnie. Połóż się na brzuchu jak taki pingwin. Wiesz co, Roger zrobił kulę. Rożysz go na ziemi i sunę go jak kulę do kręgli przed siebie. No, więc on cię złapał, położył cię na tym, na tafli lodu, na tym i pchnął cię na tym, jak taki mocny. Właśnie o tym mówiłem. Musimy ciężar. Przeciąłeś dalej, zobaczyłeś, że ten Loktarz się... Normalnie jestem teraz pierwszy po drugiej stronie. Nie. Jestem daleko od nich, tak? Tak, tak. Odsunął cię na jakieś 12 metrów przeleciałeś po tym, bo pod śniegiem był lód. Więc tylko tak... Wstaję, otrzepuję się i idę do przodu. Zakon chyba jest trochę... Co, że... tak, głos, spróbuj uciekać, to na ciebie skoczę! Nie! Loktarze, tak? Zapomniałeś o lodowych gigantach? Dobrze, hala kiwnęła głową. Niech idzie. Może któregoś spotka. To nas ostrzeże jego wrzask, kiedy zaczną rozlewać jego ciała na strzępy. Właśnie o tym pomyślałem. Zatrzymuj się w pół kroku. Długo mam na was czekać. Dobrze. Dochodzimy do niego. Jeszcze po drodze chwytam gdzieś tam Gamlina za łokieć, nie? Tak. I tak do ucha mu, nie? Miej oko na Loktara, żeby nie uciekł nigdzie, ale nie zabijaj go. Nie ma sprawy. Jak wyglądają lodowe giganty? Jak wyglądają? Ile masz okultyzmu? Cztery. Wiesz co, to jest bardzo popularne. Lodowe giganty to są potomkowie Ymira. Tytana lodu i śniegu. I wiesz, że one... Wiesz co, rzuć sobie, bo powiem ci albo więcej, albo mniej. Chodzi tylko o ich wygląd, tylko o ich wygląd. Wygląd na pewno ci opiszę, ale że zastanawiasz się o nich, to mogę ci powiedzieć o nich trochę więcej, chyba, że nie chcesz. Nie, czekaj, powinieneś rzucać 7 kości. 7 kości, jeszcze 3. O. Inteligencja plus okultyzm. Dorzuć jeszcze 3. Czyli masz 2. Dobra, mogę ci powiedzieć, że oni wyglądają faktycznie, mają 2,5 do 3 metrów wzrostu i wyglądają jakby byli ludźmi skutymi z lodu. Zwykle noszą bardzo długie brody, które są z takich lodowych kryształków i są przerażająco silne i potężne. Myślisz? No tak, myślisz, że jak ktoś by cię złapał, to mógłby ci oderwać ręce i nogi. Okej. Tak myślę, czy dałoby się ucharakteryzować Bigbiego, żeby był nawet jeden z nich? Wiesz co, to będziesz charakteryzować przedmioty i siebie. Nie, ogólnie, na przykład, ściąć komuś włosy, przyczepić mu jakieś, nie. Nie wydaje ci się, dlatego... Ale mogę tylko na sobie. Mogę tylko na tak, sobie. Tak, ale nie wydaje się, że to możliwe, dlatego że giganty wyglądają jak ludzie, którzy są odlani z lodu. Jakby wykuci z lodu. Tego nie da się, wiesz... Znaczy pewnie cholera się da w dzisiejszych czasach. No, byłoby to trudno. Nie, ja tak myślę. A jakby tą jego zbroję zmienić tak, żeby wyglądała jak lód? I tak dalej. I tak sobie myśląc. Czekam na nich. Oni do ciebie już dołączyli. Zobaczyłeś, że Gamli po krótkiej szeptance z Zakiem idzie za tobą z dwuręcznym toporem. Nie wiesz dlaczego, ale ten mężczyzna ma coś nie po kolei w głowie, dlatego że co chwilę się do ciebie szczerzy, jak na niego patrzysz, na tym wygląda jak pies, jakby do ciebie warczał i tak dalej i coś do siebie bez przerwy pomrukuje idąc.
Świetna walka, ale musi się powtórzyć. Zaczyna się spotkać się w boju. Odrąbię ci nogi, jak będziesz biegł. Ale nigdzie nie ma zamiaru biec. W śniegu kikuty zamarzną. Tak, czekam, aż przeżyjesz. Pojawi się Bigby, nie? No. I chcę mu wejść na plecy. Tak jak wcześniej. Wiesz co? Lockstar powinien ci okazywać jakieś uczucia. Znowu ci stopy zmarzły? Nie, po prostu chcę mieć przy sobie dwóch największych błędników, jakich poznałem w życiu. Panie Green, zawołała Hala, która was prowadzi. Podejdźcie tutaj. Chodzę, nie? Przepraszam. Zostaw ten śnieg, było ci przecież zimno. Nie jedz go. Tym bardziej żółtego. Zbliżacie się powoli, a pokazuje nie do wiary. Spójrz, panie. Nachylasz się i zobaczyłeś, że na śniegu, który leży tutaj na lodzie, widzisz ślady podków. Podkuty koń. Tak. Halo, macie jakieś konie, twierdzy kruk? Nie. Nie mamy jak utrzymywać zwierząt. Ledwo dla nas starcza, żeby polować na zwierzęta. Zwłaszcza, że ten jest podkuty. Nie wiem, ale najdziwniejsze jest to, że trop zaczyna się tutaj i zaczyna się znikąd. No właśnie, też tak. Ciągnie się tutaj przez kilka metrów tędy, panie, tędy. I tutaj dosłownie 5 metrów dalej urywa się. Zastanówmy się, jakie stworzenie, które ma kopyta, może latać? Może Pegas. Czy minotaury latają? Zastanówmy się, powiedział Bigsby. W ogóle to stwierdzenie trochę zagłosłonił w łzie, nie? Tak jak mówiłeś, że jak moja postać, no to widzi stwora, który atakuje, to zabija. Nie znam się na magicznych stworzeniach. Ja tak zabieram głos. No ja bym obstawiał Pegazę. Oszust. To ten z rogiem? Oszust ma rację. Nie, taki koniec jest skrzydłami gołąbka. Ale kto z greckiego panteonu na Pegazie miał tutaj przylecieć? No właśnie, tak się zastanawiałem. Znaczy, tak myślę. Mam paru przyjaciół. Tak? Ale nie wiem, co by mnie odebrali stąd. Co się zwróciło? Ja się nie liczy. Nie mówię o nich, mówię o innych przyjaciołach. Czy możesz określić na podstawie głębokości śladów? Czy możesz określić... Czy ktoś zabierał stąd coś, na przykład? Wydaje mi się, że przy potencjalnym lądowaniu i przy odlatywaniu ciężar jest podobny, więc wydaje mi się. Ale ktoś mógł tutaj wylądować, żeby się rozejrzeć. Oszust może mieć rację. Jeśli ktoś ma Pegaza, może spróbować go porwać i ulecieć. Masz jakiś przyjaciół, to który ma Pegaza? Machnąłem tylko głową na Gamlina, na Lockstara. Co on kiwnął głową? Może odlecieć, dobra, ale bez nóg. A co jeśli to... Zdarza się. Rozglądam się po prostu. Powiedz, czy jest to możliwe. Dobrze, dość tego. Ja pójdę na szpicy. Ulf, osłaniaj nasze tyły. Gamli, pilnuj oszusta. Wy ustawcie się na naszych skrzydłach. Niech oszust idzie środkiem. Jeśli ktokolwiek się zbliży, będzie musiał przez nas przejść. Wiesz, ona zna lepiej teren ode mnie, tak? Przede wszystkim. Tak. Zna lepiej teren, nie? To niech dowodzi. Mogliście nazywać mnie oszustem? Najwyżej ubogi moralnie. Ubogi moralnie? Dlaczego? Bo nie lubię Ksynia oszust. Jesteś synem przeklętego oszusta i przeklętym oszustem.
Tylko dlatego, że jestem jego synem, mnie nienawidzicie. Zgadza się. Dobrze, chodźmy. A co jeśli to wilk z legendy? Latający wilk? Co jeśli to Hati, który gonił? Ale ma kopyta. Właśnie, ma kopyta. Ale Hati goni przecież Maniego. Mani. Jakaś kreskówka? Jeśli Mani zostanie dogoniony przez Hatiego, nastanie Ragnarok. Tak, nie. Tak chcę podejść do Bigdego i go tak pogrzebać. Nie my za dużo. To ci szkodzi. Sobie, że Hala spojrzała. Nie sądzę, żeby doszło do czegoś takiego właśnie na ziemi, właśnie tu. Ruszajmy. Ale wilk, kopyta, wszystko by się zgadzało. Czuję się teraz jak taki mózgowiec, nie? Wzorki liczby. Nie, tak mówię. Tak to myślę, to są głodne, to tak myślę, widzicie. Mój przyjaciel Bigby, ty jesteś niezwykle inteligentny. Niezwykle. Wiesz co, podsadzam go i sadzam go sobie na ramieniu. Tu będziesz miał wygodnie. Tego poklepałem jeszcze lekko. Dobra, ruszacie... Spojrzałem na Dixie na moim ramieniu. Ten trzyma Lokiego na ramieniu. Nam jest wygodniej. Jaki Bixby, taka wróżka. To wciąż działa na naszą korzyść. Ruszacie dalej i w którymś momencie idący Bixby, który niesie na ramieniu Lockstara. I Lockstar chyba nie nauczył się przez ten cały czas, że podróżowanie z Bixbym zawsze mu szkodzi. Wisząc mu z ramienia, zauważyłeś, że pod olbrzymimi butami lód zaczyna pękać pod ciężarem was obojga. Mówię, Bixby, lód! Tak. Zatrzymuję się. Ty spojrzałeś w dół i zobaczyłeś, że pod twoją prawą stopą pojawiła się taka siatka pęknięć. I lód, po tym jak cofnąłeś stopę, jest lekko przeźroczysty. I także widzisz wodę, która pod nim jest. Chcę delikatnie zejść. Schodzisz bardzo powoli na ziemię, po czym patrzysz Staraj się położyć na tym. Jak powiedzieć do Grześka. I po chwili oboje widzicie, że dokładnie tam, gdzie była jego stopa, z drugiej strony od lodu, pod wodą lodu dotknęła twarz. No. Zobaczyliście poszarpane mięso, obgryzioną twarz przez ryby. Wszyscy? Widzieli to? Nie, ich dwójka tylko, bo widzicie tylko takie małe okienko jakby rozgarniętego śniegu przez jego stopę. I widzicie trupa pod lodem. Zak? Nie podchodzi, bo wpadniemy pod lód. Tak, widzisz, że wszystko jest popękane. Potrzebujemy detektywa. Ja pójdę tam, gdzie on, a on pójdzie tam, gdzie ja. Się wymienimy po drodze. Widzicie, że Lockstar powoli wstał i w takim półprzygięciu odmaszerował na bok. Gamli widzi, że poszedł za nim z topora. Ja trzy kroki się odsuwam i pokazuję palcem tak, ten punkt. Podchodzę, przyglądam się, nie? Tak, jak nachylasz się i widzisz, że dryfuje po drugiej stronie lodu, oparty twarzą o ten lód, napuchnięty trup. Niezbyt przyjemna śmieć. No nie, czemu się przyglądać? Tak krzyczy daleko. Widziałem gorsze. Halo? To takie normalne tutaj, że trupy pływają pod lodem? Co ona się rzuciła? Nie, odsuńcie się! Po czym jak ona tylko krzyknęła, ty, Bixby, jesteście tam, Lockstar odszedł. Mm-hmm. Ja się odsuwam, no to... Tak, tylko ona krzyknęła i to samo się wydarzyło w tej samej chwili, kiedy ona krzyknęła. Zobaczyliście nagle, że trup ruszył się gwałtownie i zobaczyliście, że ręką uderzył w płytę lodu od dołu. Zobaczyliście, że lód popękał pod wami i tafla lodu wszędzie dookoła was
zapadła się, odrywając się jakby od tej tafli lodu na górze. Czyli tafla, na której wybiliście, opadła niżej, jakby zapadając się w wodę. I teraz tak, mam dwa pytania. Czy Zak ma Cat's Grace? Tak, mam. Dobra, to lód popękał, a ty na jednej z tych dryfujących tych złapałeś równowagę. Tak. A Bigsby, tak? Proszę cię o rzut na zręczność plus atletik w wysportowaniu. 2, 7. Dobra. To nie pod denom jest taki Meltfire Root, czy nie? Pode mną? Aj. Oj. 0, 1. 1. Dobra, promknąłeś. Podobno jest twardy lód? Słucham jeszcze raz? Czy podobno jest twardy lód? Odbiegłeś na tyle, że jest, ale zobaczyłeś, że od razu, jak tylko to się stało, że Gamli i Ulf ruszyli biegiem, ale Halak krzyczał: nie, nie, nie podchodźcie, bo zapadnie się więcej lodu. Jesteście tam? I teraz tak, Bigsby, ty tak zobaczyłeś, że on, Zak, ty się utrzymałeś na takim pływającym kawałku lodu. Zobaczyłeś, że Bigsby był na takim wielkim kawałku lodu, który rozpękł się w połowie pod nim. I zobaczyłeś, że w całości ten olbrzym plumknął w wodę. Prosto w ramiona trupów pod wodą. Jakieś liny, liny! Macie jakieś liny? Chyba nie mamy. I teraz tak, po kolei. Loksa, co robisz? Bo ty jesteś na zewnątrz. Po pierwsze. Okay. Jak daleko jestem od nich? Odsunąłeś się jakieś 6 metrów. Widzisz, że wokół nich po prostu wykroili taki, nie wiem, 5 metrów kwadratowych lodu, które zapadło się w wodę, a ty jesteś jakieś 5 metrów od brzegu tego zapadnięcia. Okej. No to krzyczę do tego, do Gim, jak to się nazywa? Gamliego. Szalonego. Gamli. Łap mnie za nogi i sunę tak do tego, żeby próbować złapać Bigsby'ego w wodzie. Żeby ten urlop mnie za nogi, a ja chcę złapać Bigsby'ego. Okej, okay, dobra. Zmienię to trochę, bo chyba nie do końca zmieniałeś, ale dobra. Położyłeś się na ziemi i doczołgałeś tak? Się i czołgasz się do brzegu. Gamli jest jakby za tobą, trzymając cię za kostki. W tym samym czasie tak. Zak. Dobrze. Czy ja... Jak daleko jest Bigsby ode mnie? Dosłownie o krok. No i nie plumknął koło ciebie. Czy dałbym radę go... A, bo ja stoję na tym małym kawałku lodu. No, to nie jest taki mały kawałek. To jest taka... Kra. Kra. Kra, no. na której pływasz. Wiesz co, no czy ja zapadło się. Używając swojej zręczności i tej kociej gracji, nie? Tak. Czy dałbym radę chwycić go za kabety i wciągnąć? Wiesz co, nie wydaje się, żebyś był wystarczająco silny, żeby wciągnąć tak gigantycznego gościa, ale wydaje się, że mógłbyś mu pomóc jakby przepłynąć do brzegu tam, skąd właśnie wystaje Lockstar. No dobra, to tak robię, nie? Dobra. Bigsby, ty zapadłeś się i popłynąłeś po prostu w dół przy całym ciężarze swojego ciała. Po prostu kra pękła i zanurzyłeś się na jakieś 1,5 metra pod wodę. Widzę. Nic nie widzisz, bo zanurzyłeś się w kompletnie lodowatą, ciemną wodę. Natomiast poczułeś na sobie ręce. Lodowate ręce trupów. I teraz tak. One próbują cię złapać, schwytać pod wodą. Rzucam im na clinch. I zobaczymy. Pierwszy cię nie trafił, słuchaj, wyślizgnąłeś mu się. Drugi cię trafił. Trzeci cię nie trafił. I czwarty cię trafił. Czyli dwa z nich odepchnąłeś. Jeden złapał cię za nogę, odkopnąłeś go i odpłynął. Drugi złapał cię za bark na tym i zrzuciłeś go taką przewrotką. I jeden cię złapał w pasie, a drugi wskoczył ci na plecy, na barki i próbują cię ściągnąć pod wodę. Co robisz? Wiesz co? Łapię z tyłu i wyrywam mu głowę. Wpycham kciuki w oczodoły i wyrywam mu łeb. Dobra, okej. Okay. Z punktu widzenia jakby mechaniki jesteś w chwycie.
możesz spróbować albo wyrwać... W nakach. Czyli chcesz przejąć chwyt. Jakby ty... Mogę mu łeb ten na przykład zmienić. Tak, czyli najpierw będzie rzut na przejęcie chwytu. Ja miałem 3 sukcesy na trafienie, więc rzucasz sobie na zręczność plus bójkę i potrzebujesz 3 sukcesów. Minimum. 7. Pamiętajcie, że macie legendę i siłę woli. Okej, pamiętajcie, że macie legendę i siłę woli. Legendą możecie przerzucać wszystkie rzuty albo dorzucać automatyczne sukcesy i siłę woli również. 2 sukcesy, tak? Czyli nie udało ci się. Bierzesz ten rzut, czy przerzucasz? A czekaj, co mogę robić za willpower? Za punkt legendy teraz już musisz przerzucić, żeby mieć cokolwiek, bo nie możesz nic dorzucić. Dobra. Przed rzutem możesz deklarować wydawanie punktów siły woli albo legendy. Bierzesz ten rzut, tak? Na razie zostawiam. No. Dobra, w takim razie one cię złapały. Słuchaj, Zak, próbowałeś wyciągnąć rękę, ale on chlupnął pod wodę i słuchaj, nie wypływa. Kurde. O matko. Dobra, wskakiwać. No wskakuje, no. Znaczy wskakuje. Przybliżam, no staram się go złapać, tak? Czy mogę mogę wsadzić rękę pod wodę, żeby go złapać? Czy próbujesz wychylić się z kry i macać i wymacać go, czy wskakujesz? Po prostu nie, wymacać go próbuję, nie? Dobra, to ty się nachylasz, próbujesz go wymacać pod wodą. Słuchaj, Zak jest niebezpiecznie blisko wody. Wisisz nad nim, czy siedzisz mu w kieszeni? Wiszę nad nim. Dobra. Tak, dobra, Bixby, w tej turze trupy próbują ci wciągnąć pod wodę. Więc rzucamy te sporne siły plus athletics. One rzucam na ich oboje przeciwko tobie jednemu. Powodzenia im życzę. Okej, on rzucił 5, 6, 7 plus 4, 11. 11? No bo ma 4 automatyczne sukcesy. I raz, 4, 5, 6, 7. Tak, 7, 4. Dobra. On chuje z nimi. Słuchaj, Zak, coś namacałeś, dotknąłeś czegoś. Wyciągasz? No to ciągnę, nie? Słuchaj, zobaczyłeś, że to nawet wypływa. W sensie chyba on próbuje wypłynąć na zewnątrz, więc pomogę ci jak ten korek z szampana. Wylatuje w górę i widzisz, że trzymasz za rękę takiego napuchniętego trupa, który siedzi na... Który siedzi na Bixbim, który właśnie wypływa z nim. No to tak... Lockstar i Zak, widzicie, że ty wisisz na brzegu i jesteś gotowy, żeby złapać go za rękę, Lockstar. No. Ty jesteś jakby jeszcze na tej krze i też próbujesz go łapać. Widzisz, że Bixby wypłynął na zewnątrz. Nabrał powietrza. Jeden trup mu wisi na plecach i widzicie, że drugiego tuż pod wodą trzyma go za pas. Tnij go tego trupa! I zobaczycie, że ten jeden trup ściska cię za brzuch, ale nic się nie dzieje. A drugi widzi, że wbił w ciebie ten zębiska, wbił ci w kark na tym, ale nie przegryz ci skóry. Jak takie bezzębne dziecko, tak? nie, on jest bardzo zębisty, tylko on ma skórę z tytanu. Bardzo zębisty. Dobra, wracamy do Lockstara. Lockstar, co robisz? Widzisz, że trupy na nim się. Krzyczę po pierwsze... Daj włócznie albo cokolwiek. Okej, odwracasz się, widzisz, że... Hala, wiesz co, do diabła z tobą, nie dam ci broń do ręki. Ale Gamli, widzisz, że dał ci... Nie dał ci swojego topora, ale dał ci swoją włócznię. I próbuję po prostu... Chciałbym tak wychylić, żeby Bigby miał się zaczął złapać, ja bym mógł go przyciągnąć od razu do brzegu. Dobra. Kolejny mnie atakuje. Okej, okay, Zak, ty? Miecz wyjmuję tyle jednego, co był do mnie tyłem odwrócony. Znaczy, bo Bixby wypłynął, tak? I ma jednego na plecach. W pasie i jednego na plecach.
Jednego na plecach. No to tego na plecach. Dobra, proszę bardzo. I teraz tak, musisz trafić. Jesteś blisko. Jesteś na krze, ale Cuts Grace sprawia, że nie masz żadnych minusów. I musisz trafić tak, żeby nie trafić Bigsby'ego. Zakładając, że się starasz. No, a raczej. Tak, więc cztery sukcesy potrzebuję. I rzucasz sobie na zręczność plus walkę mieczem. Czyli masz ile? Mieczem masz 10 mam kości. Nie. 10 i 3 automatycznie. 4. Czyli trafiasz 4. Go automatycznie, tylko dodatkowe sukcesy będziemy liczyć z tego rzutu. Dobra. To będzie 10, tak? Tak, 10 kości. Co jest? 8. Dobra, wróciłeś 8. Czekaj. Sekunda, bo coś mi się tnie. A, już wiem. No i... Słuchaj, naprawdę łatwiej jest to klikać jakby... No, też tak miałem. Normalnie. Kliknij na tą kostkę po lewej, wtedy otworzy ci się takie okno Dice Roller. Tak jest łatwiej. No, to makra? Nie. Dice Roller. Tak. Czyli to taką kostkę. Druga od dołu. Ja tą kostkę po prostu, no. Druga od dołu. Ale samą kostkę bez tego, bez dowolnie. Samą kostkę po prostu kliknij. Nie wybieraj kostki, tylko jakby kliknij kostkę. No. Kurde. Nie widzę tej kostki, przepraszam. Po lewej na Roll 20 masz taki panel pionowy, no. Na górze tego panelu. Tam jest kostka druga od dołu. Jak klikniesz na nią, to wyskoczy ci Dice Roller, takie okienko, na którym bardzo łatwo rzucać. Tylko musisz wpisać, ile kości chcesz rzucać. Czyli 10×10. Dobra. Masz raz, dwa, trzy, czyli masz trzy dodatkowe sukcesy, masz cztery kości z obrażeń, trzy siły, to jest 7-10 kości. Jeszcze raz rzuć to samo. Na obrażenie już teraz. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Słuchaj, ciąłeś tego trupa i odciąłeś mu ucho i połowę twarzy na tym, ale nie zrobiło to na nim prawie żadnego wrażenia, oprócz tego, że jego ciało zostało uszkodzone. Tak. Czy mam pytanie tylko mechaniczne? Trup nie odczuwa bólu. Nie zareagował. Mistrzu? Tak, ale ma tyle żywotności. Przepraszam cię na moment. Okay. O co ci chodzi? I plus jeden na agrafki. Tak, okej. Okay. Ale on ma ten... Rzucił tylko trzy obrażenia, trzy agrafki na trupa, jak on ma 12 punktów żywotności, nic mu nie robi. No, słucham. Pytanie mechaniczne. Tak. Jakbym chciał przycelować, to wtedy mam jakiś minus? Jeśli celujesz w głowę, trudność leśnie o 2, ale otrzymujesz automatyczne obrażenie dodatkowe. Dobra. Nie, myślałem o tym, że... Dobra, to w następnej turze. Dobra, dobra, wracamy do Bigsby. Widzisz przed sobą trzonek włóczni, trzymany przez Lockstara z drugiej strony. Trup na tobie właśnie straci ucho i taka odcięta skóra uderzyła cię w twarz i spadła w wodę. Co robisz? Krzyczę, puść i łapię za włócznie. Okej, puszczę. Okej. I? Okej. Dobra, ale słuchaj, najpierw będziesz musiał go zrzucić, bo on cię od strony technicznej wciąż trzyma cię w chwycie. Musisz go od siebie odczepić. Uwalniasz się z chwytu? No dobra, no. Dobra, to rzucę na zręczność plus bójkę jeszcze raz. Trupy cię będą ściskać. Jest okej. Okay. Dobra, zrzuciłeś jednego. No się Bigsby złapał tego, co stracił ucho i zrzucił go ze swojego barku na tym. Trzyma się tylko ten na brzuchu, masz włócznie w ręku i wracamy do początku kolejki, czyli do Zaka. Trup próbuje cię ugryźć. Tak, Lockstar, przepraszam. Trup próbuje cię ugryźć, ale bezskutecznie. Ja próbuję...
Ja próbuję wyciągnąć się po Bigsby'ego i zapchać go za jakąś koszulkę i ściągnąć go do siebie. Nie masz takiego zasięgu, ale Lockstar, wiesz co widzisz? Widzisz, że ten walczy mieczem na krze, balansując, jakby to było zupełnie nic. Jakby to nie było żadnego problemu. A po czym ty widzisz, że za Zakiem z wody wychyla się kolejny trup i powoli wchodzi na krę, na której on walczy. To krzyczę za tobą. Nie. Czekaj, nie. Już... To najładniej nazwać. Psie za tobą. O ty. Odwracasz się i faktycznie widzisz, że trup wchodzi już na krę. Czy dam radę przeskoczyć na bardziej taki stały ląd? Znaczy stabilny grunt. Czyli chcesz jakby wyskoczyć z tej kry, która się zapadła, tak? Tak. Dobrze, siła plus... Nie, no bo ja balansuję na tym kawałku tak, kry. Tak, tak. Tak. Chcę wyskoczyć, żeby przeskoczyć się albo przejść, tak, na przykład po głowie trupa stanąć i wiesz, aha, na stały ten. Dobra, nie? Wiesz co, z twoją zręcznością. Dobra, tak. Z twoją zręcznością takie przeskakujesz jakby na kolejny kawałek kry i wskakujesz jakby koło Lockstara i to jest tyle. Lockstar krzyknął. Bigsby, pływasz w wodzie, robi się coraz zimniej. Lodowato wręcz. Usłyszeliście strzał i zobaczyliście, że ten trup, który wchodził na tą krę, dostał w twarz na tym i plumknął w wodę. Bigsby. Wiesz co, no to ja będę w takim razie chciał, muszę się wyrwać, no i nic innego nie zrobię, tak? Dobra, drugi rzut na tego drugiego trupa, sporny z nim. Ja mam dwa sukcesy. I u mnie też są dwa. To przerzucamy się. Jeszcze raz. Dwa znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, co, szamotałeś się z nim, ale odepchnąłeś go, jesteś wolny. Co robisz? No, jeszcze mogę coś zrobić, tak? Wyzwolenie się schwytuje. Odwracam się. Dobra. Zręczność, masz walkę bronią, mili? Masz, mam, no dwa. No to proszę bardzo, cztery kości. Trudność trafienia jest tylko dwa. Bo one są bardzo powolne. Oj. Jeden. Dobra, wiesz co, trafiłeś go, ale tylko z boku, więc go zepchnąłeś pod wodę i nic więcej. Zobaczyłeś, że hala zbliżyła się również ten. Wyjdź, panie, wyjdź, tam może być ich strasznie dużo. Jak będzie ich zbyt wiele, to utopią cię, nawet jeśli wytrzymasz. Nigdy nie unikam walki. Bigsby, nie bądź głupi, podaj włócznie. Wysuń włócznie, wyciągniemy ciebie. A ty, Zak, widzisz, że pod Bigsby, w takim, pod tą wodą zobaczyłeś kilkadziesiąt cieni zbliżających się z dołu. To powiedziałem? Rewolwer. Całą serię, nie? Co, ale nie w Bigsby'ego, tylko dookoła jego, nie? Tak, widzisz, że ten Zak strzela w wodę. Obok widzicie, że ten żołnierz z tym karabinem również opróżnia magazynek na tym, a ty wisząc w powietrzu widzisz, że Bigsby jest jedyny już wody, bo Zak wyskoczył i spod Bigsby'ego cały taki kilkadziesiąt cieni zaczyna wpływać w jego kierunku. Run! Bigsby? Wiesz co? Zbroja się odpala. On pójdzie na dno. Tak, i zobaczycie, że on odpalił już zbroję i ciężar zepchnął go pod wodę. Zabrał na tym. Jest i dużo za dużo! Żyłaś! Staram się przynajmniej kilka uśmiercić. Nie ma sprawy. Dobra, spadasz pod wodę. Wiesz co, wpadłeś w jednego, strzeliłeś go, po prostu poleciał gdzieś na bok, drugiego, trzeciego, po czym poczułeś, że na barkach siedzą ci trzy, za nogi złapały cię trzy i ciągnął cię w dół. I teraz rzucimy sobie jeszcze raz te sporne siły. Tylko same siły, tak? Sześć, tak. Raz, dwa, sześć. Tak, masz sześć, ja mam 25.
Wiecie co, i zobaczyliście, że zaczęły się unosić takie większe bąble. Widzicie, że Bigsby się szarpie na tym i powoli wam znika. Trzeba coś zrobić, no one go zaraz zabiją. A co mam zrobić? Wskoczyć tam? O Jezu. Wąż. I teraz tak, Bigsby, udało ci się zabić przynajmniej 3, zanim pociągnęły cię na dno. I teraz tak, one próbują cię ranić, ale mają bardzo nikłe szanse na to. Natomiast zabrały cię i po prostu zobaczyliście jak taki tłum, jak rekinów po prostu na tym i zobaczyliście ostatnie bąble. I tyle. Po czym nagle usłyszeliście z boku: odsuńcie się! To ten szalony, ja się... Synu tyla! Aha. Odsuwam się. I zobaczyliście, nie ten szalony, ale zobaczyliście, że ten jednooki. Zobaczyliście, że zrzucił karabin na bok i zobaczyliście, że wyciągnął takiej wielkości laskę zakąt takiego grzyba. Przekręcił. I zobaczyliście, że rzucił ten granat. Czy to go nie zabije? Nie zabije go? Hodu! Ciekawe! Biorę za habety i dzida pełną, nie? Uciekamy. Słuchaj, Bigsby, wiesz co, szarpałeś się, uderzałeś pięściami, waliłeś z nich i tak dalej. Twoja zbroja pozostała nienaruszona. Trupy nie miały szans po prostu na tym. Ręce odgryzały ci palce, szarpały ci ubrania, rozszarpały ci ciuchy, które miałeś na sobie. Co skopywałeś dwa z siebie, to miażdżyłeś komuś rękę, po prostu czaszkę ręką na tym, ale zawsze było ich przynajmniej 5-6 kolejnych na tym i w końcu byłeś takim kłębowiskiem ciał, które sunęło ku ziemi. Usłyszałeś coś z góry, ale nic się nie wydarzyło, po czym wszyscy ty usłyszałeś takie stłumione pum, po czym poczułeś gigantyczną falę ognia pod wodą. Wy biegnąc poczuliście jak tąpnęło i lód wszędzie wokół tego. Zobaczyliście, że wszyscy po prostu lecą na łeb na szyję. I teraz tak, Zak, ty jesteś wystarczająco szybki, żeby wybiec bez rzutu, ale rozumiem, że próbujesz ciągnąć sobie Lockstara. No ciągnę go, nie? Więc będziesz rzucał sobie na siłę. To znaczy, czy jesteś w stanie wyciągnąć tą samą prędkość, mając go w ramionach. Z nami jest jeszcze ten drugi, ten szalony. Tak, i szalony, ale szalony biegnie osobno, no bo on nie jest ciągnięty. Więc rzucam szalonemu osobno. Rzucam Hali też. O, szalony wybieg i to bez problemu. Boże, ile sukcesów. Na czystą siłę tylko? Hala też. Siła plus Athletics, jeśli masz. Mam Athletics 3. Masz, czyli 6 kości. 6 kości, proszę bardzo. On nie jest ciężki, nie ma przy sobie żadnego ekwipunku, więc potrzebuje cię 2 sukcesów. Dwie ósemeczki. W co? Wybiegłeś i ostatni kawałek lodu wyłamał cię pod stopą. Przewróciłbyś się, ale masz zręczność kota, więc zadrobniłeś tylko nogami, na tym złapałeś równowagę. Zobaczyłeś, że szalony skoczył na lód przed sobą, na tym i sunąc pod nim jak kiedyś bobslejem Lockstar. Na tym i zobaczyliście, że teraz na jeziorze jest jakieś 20-30 metrów kwadratowych zawalonego lodu. Na tym wszyscy zdołali się wydostać. Kogoś pominąłem jeszcze? Ulf rzucił i od razu odbiegł, więc to nie było problemu. Aha. Bo on rzucił z daleka tym granatem. Hala? Hala udało się. Tak, to wszyscy, dobra. Tylko Bigsby jest pod wodą. Bigsby, ty poczułeś... Umie latać. Cwana. Tak. Ona lata, więc tylko się śmieje. Nie ma problemu. I teraz Bigsby tak. Bigsby umie latać. Dobrze mówi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14 obrażeń letali. Ale ty jesteś w pancerzu. Conversion w razie czego. Używasz damage conversion?
A na ile mnie to zbije? 14 obrażeń letali. Dostaniesz 4 letale obrażeń. Tylko letale regenerują się z prędkością 1 na dobę. Damage conversion zrobię. Damage conversion, czyli dostajesz tylko 2 obrażenia dzięki swojej zbroi. I to są bashingi. Dobra, słuchaj, w tej eksplozji zobaczyłeś, że te trupy rozerwało, zerwało je z ciebie. Ciebie odrzuciło tak, że przekoziołkowałeś pod wodą, zupełnie się gubiąc i tak dalej, i na chwilę jesteś wolny. Co robisz? Legendę jedną sobie skreślam, tak? Tak jest, tak, tak. Odpisuję ci. Co robisz? Jesteś wolny pod wodą. Wypływam. Wiesz co? Znaczy z zbroi już, tak? Zrzucasz zbroję. Dobra, zrzucasz zbroję. Już oddechu nie mam, no. Nie dam rady inaczej. Tak jest. Płyniesz na górę. Wy na górze wszyscy leżycie, czekacie, patrzycie, co się będzie działo. Tak. Kawałki lodu jeszcze obsypują się po bokach. Zobaczycie, że wypływają martwe, rozerwane fragmenty trupów. No to jest nienormalne. On go zabił. Rzucił tam do środka. Skarrington, leć do góry i go szukaj. Co tak, przecież z czaszki wyleciała. Martwy, martwy, trup, trup, trup. O, zamknij się. I co? I co? Ja przeżyłem, a ty zdechłeś. Tak jak luda. Nie ma go, nie ma. Logstar umarł. Po nim. Wiedział, przepowiedziałem mu śmierć z ognia. I oto zginął. Dobra, ja lecę tam coś na. Rozejrzyj się, Dixie, jakbyś mogła. Bixby, słuchaj, dopływasz i uderzyłeś głową o lód. Aha! Słuchaj, ale frajersko. Eksplozja chyba ci wyrzuciła pod lód. To co? Aha. Dobra, Zak. Poczułeś nagle, że lód pęka pod twoimi stopami. Odskarajnie, nie? Taka ręka i... I zobaczyliście olbrzymią rękę spod pękanych na tym, kto. Po chwili zobaczycie. Odskakujecie i zobaczycie, że spod takich grubych płyt tego widzi Bigsby'ego, który wychodzi na tym. Zobaczycie, to ja chcę moją efekciarską sztuczkę zrobić, wsadzić drugą rękę i tak dwie. I wyjść ze środka. Tak. Zobaczyliście, że wylazł na lód. Wyszedł, wypluł chyba z pół litra wody z płuc. O, Navidara, ty żyjesz. Ja nie uciekł. Wiedziałem, że nic mu nie będzie. To tak się rozglądam po tym całym pobojowisku. Halo? Jeszcze jakieś niespodzianki w jeziorze? Rozumiesz zejść z tego lotu? Tak, dokładnie. Średnio cię słyszę, wiesz? A które ucho masz zapchane? I wy zobaczyliście, że Bixby ma rozerwane futro na sobie, jego kurtka, wszystko jest popękane, rozszarpane na strzępy jego ubrania. Powinien dygotać z zimna, ale widzicie, że jego ciało chyba nie akceptuje tego, że powinno już zamarznąć z hipotermii i tak dalej. Ja tak stoję, się patrzę na niego i tak od samego patrzenia mi jest zimno. Jest ci potwornie zimno, Bixby, ale... Zaciskam zęby. Ale zaciskasz zęby. To dla mnie nic. Trenowałem w gorszych warunkach. Było szalone, ściągnęły cię na dół. Gdyby nie ten granat, to pewnie już byś stamtąd nie wypłynął. Aha, dobre było, że Gamli podszedł cię. Dobry jesteś, chłop. Widzisz, Gamli, to z takim warunkiem przegrałeś. Mi się wydaje, że to nie był granat, to był jakiś pocisk przeciwlotniczy, coś takiego. Znaczy w sensie, no bo mówiłeś, że to wygląda jak taki stożek, jak termos, coś takiego, tak? Trochę tak to wyglądało, jak taki grzybek. No to taka, no taka jakby torpeda to bardziej, taka mała, nie wiem. Plum! Co, że on spojrzał na ciebie? Nie, to granat. Granat? Takich używaliśmy jeszcze przy ataku na Normandię. Aha. Ostro. To tam oberwałem od snajpera. Żeby życie miało smaczek, raz giganta, raz zombiaczek. Tak. Co, dobra. Hala się zbliżyła, nie do wiary, że żyjesz. Po prostu nie do wiary. Więc uwierzcie we mnie. Nigdy nie wątpiłem.
Wiesz co? Dobrze, chodźmy. Halo, prowadź. Odzyskujesz punkt legendy. Bo to, co zrobiłeś, było wystarczająco. Wróciłeś epicko. Tak. Dobra, idziecie. Never say die. On widzi, że jego barki są opalone pod tym granatem, ale nie widać, żeby aż go tak dotknęło. Maszerujecie dalej. Jeszcze się opalił. Tak, znaczy wiecie, spalony kawałek ciała, nie? Co to dla niego? Opalenizna z tego. Halas. Wyszedł z lodowatej wody z opalenizną, nie? Przyznaję, że nie wierzyłam, ale tutaj w poprzedniej Tytanomachii kilkaset lat temu odbyła się gigantyczna bitwa, której siły bogów przegrały i mówiono, że zepchnięto trupy wszystkich wojowników w to jezioro. Przegrali, bo nie mieli takiego wojownika. A to wygląda. Patrzę, czy pokazuje na mnie, czy na tego z toporem. Na ciebie. Wszyscy on sam tę wojnę wygrał, widzieliście. I teraz tak, zaznacz Bigsby'emu, że on ma dwie lany na sobie. Lockstar ma wciąż 3 lany na sobie. I Zak jest nietknięty. Dobra. Słuchajcie, dochodzicie do brzegu jeziora. Słyszycie już ten i widzicie, że jakiś kilometr jeszcze dalej, półtora, kończy się ląd. Widzicie taki poszarpany brzeg, widzicie bryzgi wody, kiedy fale uderzają i macie wrażenie, że no, dzieje się tam całkiem niemiło. Znowu wchodzicie na głęboki śnieg i ruszacie przed siebie. I teraz proszę, żeby Bigsby, nie Bigsby, Lockstar i Zak, żeby rzucili się na percepcję plus awareness. Oni chodzą bez koszulek i tak dalej, te trupy, no nie? Tak. Ja mam i tak poszarpane, wiesz co? Percepcją 2. Nie będę gorszy. Jest ci potwornie zimno, twoje ciało jakby jest odporne na efekty tego zimna i nie padniesz z hipotermii, ale czujesz po prostu, jesteś cały w gęsiej skórce i dygoczesz. Lepiej tak niż z mokrymi ubraniami. Tak jest, tak. Ej, dobrze widzę, że percepcję mam 2, awareness 0? Dobrze widzicie? Nie, masz 3 awareness. Masz 3 percepcje, 3 awareness. Masz 5 kości. To nie widziałem. Ty masz 9? 5. A. 5, a Zach ma 6. O, i ty też. Dobra. 7 w ogóle, bo masz 2 epickie percepcje. Idziecie przed siebie, wchodzicie z zaspy w zaspy, zaspy w zaspy. A, właśnie o tym mówiłem. Nie wiecie, dlaczego Lockstar was tak często komplementuje. Robi się bardzo podejrzanie. Czaszka generalnie... Czy ja mam... Bo mówiłeś, że mam poznawanie kłamców, tak? No ja wiem, że on jest kłamczuchem. Tak, wyczuwasz, ale że... Ale mogę on... w jakiś... No. Uf. Tak, wyczuwasz, że on jest do szpiku kości kanciarzem. Możesz próbować przewidywać, jakbyś mu zadał pytanie i on by ci odpowiedział, by cię okłamał, to możesz wtedy próbować jakby przejrzeć jego kłamstwo, ale musi on coś powiedzieć. Dobra, słuchaj. Idziecie przed siebie, broń w śniegu. Oni, Hala się odwróciła. To już niedaleko. Jakieś pół godziny i powinniśmy być już w zasięgu widoku wartowników. Zasugerowałbym, żebyście mnie uwolnili, jak doszło do kolejnego problemu. Nie. Do tej pory radziłeś sobie dobrze z kajdanami. Dokładnie. Bigsby, wszystko w porządku? Trochę mi za ciepło. Możesz jeszcze wziąć kąpiel, sobie. Dobra, chodźcie. Na jacuzzi przyjdzie czas. Idziecie przed siebie i nagle Zak, rozglądasz się dookoła i widzisz, że tutaj, wiesz, są te rozpadliny, znowu ta sama zabawa, bawicie się w sprawdzanie wszystkiego, co jest przed wami, zwłaszcza wprowadzająca was hala. I zobaczyłeś, że ona nagle przechodzi koło zaspy. I tutaj już te fiordy są mniej takie poszarpane i zdarzają się skały, ale zwykle są ostre. Rozglądasz się dookoła i masz wrażenie, że weszliście między
cztery bardzo podobne, duże, półokrągłe zaspy, które wyglądają bardzo podobnie i bardzo regularnie. I kiedy Hala przechodzi koło jednej niej, dałbyś głowę, że ta zaspa się lekko poruszyła. Lockstar, ty dostałeś nagle bardzo złego przeczucia i po prostu zatrzymałeś. Nie wiesz, co się dzieje, ale coś jest nie Halo. Czekaj, na razie to jest Bigby, wkładaj zbroję. Ciepło mi, spokojnie. Słuchaj, przykładam palec do ust. No. Tak? I żeby wszyscy mnie widzieli, bo Hala idzie przodem i ona tak, pomału tak. Tam idzie do przodu, nie? Tak. To żeby wszyscy mnie widzieli, włącznie z tymi dwoma sztywnymi, tak. Co z nami idą. I żebyśmy pomału szli. Nie? Tylko palec przykładam do ust, żeby cicho wszyscy byli. Dobra. Słuchaj. O czymś pomyślałem. Jak tylko ona minęła, zobaczyliście nagle, że ta zaspa koło niej wybuchnęła śniegiem i stanęła na prawie 3-metrowej wysokości. Z zaskoczenia zobaczyłeś, że potężny lodowy gigant pochwycił ją. Teraz, ja mogę teraz wyglądać jak lodowy gigant, taki cały siny. Mówiłem ci pancerz. Grzesiek, wiesz o czym pomyślałem? No. Czaszka. Że czaszka zacznie trajkotać, żeby i obudzi giganty. Nie? A ja myślałem powiedzieć, żeby czaszka poleciała i ja ostrzegło, że to są giganty. I zobaczyliście, że on złapał, olbrzymią łapą Halę, uniósł ją wrzeszczącą w powietrze, złapał ją za rękę i zmiażdżył jej w rękach głowę i ramię, rozrywając ją tak do połowy, po czym jej martwe ciało rzucił w waszym kierunku, pod wasze nogi. Oprócz tego wokół was wszystkie zaspy eksplodowały, pokazując cztery giganty dookoła was. Tak, nie możemy być w środku tego. Usłyszeliście Zaimira! Krzyk odwagi! I zobaczyliście, oprócz tego, że to chyba była zasadzka, dlatego że dużo dalej, z dużego, dużego dystansu, za takich pagórków zobaczyliście, że uniosły się wrzaski, po czym pojawili się mężczyźni z toporami, którzy z rykiem biegną w waszym kierunku. Ale krzyczę, w chórze bez honoru. Sam uciekam. I teraz tak, robimy teraz pełnometrażowe starcie. Zaskoczenia zginęła wam Hala. Proszę wszystkich o rzut na inicjatywę Wicy plus Awareness i podawać mi wyniki. Tak jest. Myślałem, że przejdzie obok, dlatego nie krzyczałem, nie? Tak. Nie zdawałem sobie sprawy ten, nie? No zła ocena sytuacji. Raz, dwa, trzy. Kurde, giganty. O! Ale mi pykło. A, dwa, trzy. Sześć. Ja pierniczę. Ma osiem. To zarzut. Osiem? Ma 30. Osiem. To jest w ogóle takie trzy razy. Dobra, okej. Ja tego mam, wójcy przeszło, wójcy mam. Już ci mówię. Bo się mało tylko siedem kości. Siedem kości rzucasz. Bigsby, ty masz 3 kości. Dobra. Senlokiego ma 2. Ja mam też 2. Wiecie, się nie dziwcie, bogowie rola mnie nienawidzą, jeśli chodzi o Earthdowna. O tego, o Warhammera, nie? No to tutaj wygrywa życie. Dobra, czyli tak, Zak na pewno jest pierwszy. Giganty miał taki dobry rzut na inicjatywę i przegrali i tak. Giganty są tutaj. I potem jest Bigsby i Lockstar. I Lockstar są na tym samym. I ty jesteś. Na samym końcu. Ty jesteś kto? Dużo zrobić. Dixie. I wasi berserkerzy, pozostali berserkerzy, czyli nigdy ci nie umarli. Oni mają 8 kości.
Patrz na to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Znaczy nie dorzuciłem jedną kość. Osiem. Okej. Okay. Dobra, to wasi żołnierze też są wyczesani, więc okej. Okay. Nie umarł, nie umarł. Dobra. Zaczynamy. Zak, co robisz? To jest tak. Tam ci biegnie na was dziesiątka tych ludzi z toporami. To są ludzie normalnego wzrostu. Te cztery giganty są dookoła was. Koło ciebie jest blisko jeden. Drugi jest koło Bigsby'ego i tego Lockstara. Ulfa. Trzeci jest koło Gamliego i czwarty jest na samym przodzie koło martwej tej hali. Aha. Co robisz? No nic. Miecz, pistolet w drugiej ręce. No ja niestety nie umiem tak skakać jak Bigsby. Tak jest. Czyli tak, wyciągnąłeś broń, to jest dwa tyki, jesteś tu i... No i po prostu chcę podejść i... Aha, to tu mogę albo strzelić, albo uderzyć mieczem, tak? W tym momencie. Tak. Dobra. Przycelowanie jakby było w głowę giganta z broni. Mm-hmm. Tak jest. Będziesz, on jest bardzo dużym obiektem. Będziesz miał tylko dwa sukcesy wymagane, żeby go trafić w głowę. Dobra. Dobra, to strzelasz. Czekaj, zastrzelanie, tak? Tak. To będzie brawl. Tak? Tak. Nie. To jest zręczność plus marksmanship. Czyli masz 7 kości. 7 kości i 4 automaty. Proszę. 7 kości, 7d10 i 4 automatyczne. No to tak czy siak już go trafiłem. Mhm. Im więcej sukcesów, tym więcej obrażeń. Okej. Okay. Czyli 6. Czyli 4 dodatkowe sukcesy. 4 dodatkowe i ten devolver ma 3. Metale, czyli 7 kości obrażeń. 4. Ten ma w ogóle tak, jeszcze tak, jedną kości. To 4, czyli 8. Rzuć 8 kości, 8k10. 8k10? Tak. Dobra. Jeden automatyczny był w głowę. Słuchaj, wiesz co? Kula odbiła się od jego lodowej twarzy. Widzisz tylko, że on się ci uśmiechnął. I tyle. Zobaczyliście, że Gamli wyszatnął topór dwuręczny. Ja! Nareszcie! Okej, Gamli jest szalony. I ruszył szarżą, rzucił się sam na giganta. Bo czemu nie? Teraz tak, rzucę mu tylko... I zobaczyliście, że wpadł w tego giganta na tym i łupnął mu swoim toporem. I zobaczyliście, że dłupał mu kawał śniegu, ale... zwykła, śmiertelna istota. I tyle. I drugi jest ten. On widzi, że strzela. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie sądzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczyliście, że on wyciągnął taki półautomatyczny pistolet Thompson. Zobaczyliście, że te kule odbijają się od gigantów, jakby zrobieni z pancernych kamizelek. Kto następny? Czyli tak, nie umarli ten i teraz jest chłopaki czy giganty? Chłopaki, wszyscy naraz. Zaczynamy od Bigsby'ego. To tak, ja jednak nie krzyk odwagi, wezmę krzyk furii z bunsów wojny. Okej. Okay. Minus 3 kości dla wrogów. To kosztowało legendę, czy nie? Bo nie jestem pewny. Gdzie jest postać tego? Tutaj masz właśnie przed sobą. Jest ta? Czyli... Chyba nie spisałem. Otworzysz war? Tak. Okej, dobra. I to ci zajmie kilka tików. To będą dwa tiki, raz, dwa. Czyli lądujesz tutaj. Następny jest Lockstar. Lockstar, co robisz? Koło ciebie jest... Kilka metrów od ciebie jest gigant. Ten gigant zobaczy, ten koło ciebie zobaczyłeś, że trzyma takie niewielkie drzewo, które wyrwał i traktuje jako maczugę.
zrobię najgłupszą rzecz, jaką tylko można zrobić. No. Czy to, co jest nawet stworzony. Nie wiecie, co to honor? Pomieszczony do pojedynku jeden na jeden, znaczy najlepszym wojownikiem. Wyzywamy was! Pojedynek jeden na jeden. Big zwykle na was najlepszy wojownik. Ja już się wprowadzam w furię. Zobaczyliście, że ten gigant z drzewem roześmiał się gromko. Na tym zabijemy was wszystkich, dzieci bogów, a wasze łby i serca złożymy pod haniebną twierdzą, w której się ukrywacie. Czyli boicie się walczyć z nami jeden na jednego? Jesteście tak słabi, że nie boicie się walczyć z Big Beam jeden na jeden? Myślałem, że olbrzymy są z odwagi i siły, a boją się jednego syna Boga. Wiesz co, on szarżuje na ciebie. Ale zanim to zrobi jeszcze Bigsby, co robisz? Czekaj, Bigsby używa Battle Cry, tak? Właśnie, i tak. Krzyk bojowy. Tak jest. Rzucasz na charyzmę plus prezencję. I używasz jeden punkt prezencji. Jaki rzut obronny? Chcesz rzut obronny? Jest rzut obronny na to? A czy jest rzut obronny? Nie. Okej. Okay. Nie jest źle. Mam dobrą charyzmę i prezencję. Tak. No to lecisz. Tak, jest spoko. Dwa, trzy. I mam jeszcze dwa te. Mam jeszcze dwa epickie charyzmy. Czyli cztery. Pięć. Pięć. Dobrze. Na ilość ataków równą twoim sukcesom, czyli 5 sukcesów, czyli na 5 ataków wszyscy oni tracą jedną kość ze swoich rzutów. Dobra, okej, okay, to będę liczył. Ty na razie wrzasnąłeś, przesunąłeś się kawałek dalej i teraz są giganty. Teraz tak, gigant jeden leci prosto na Lockstara. Bigsby, stoisz obok niego, próbujesz go zasłaniać, czy pozwalasz... Ojej, sorry, równą legendzie z Ciona. Czyli 3. Czyli minus 3 kości. Bigsby? Wiesz co? Sam ich prowokował, powiem to, tak. Dobra, okej. Okay. Ja ewentualnie mogę pancerz na siebie założyć i tyle. Dobra, zakładasz pancerz i tyle. Leci, przepraszam, minus 3 kości. Pierwszy atak, minus 3 kości. Raz, dwa, trzy, cztery. Lockstar. On ma dodge DV8. Nie, to nie ta postać, sorry. Nie, trafili. Ma 3. Okej. Możemy mieć nasz pierwszy zgon. Dobra, rzucamy. Chciałeś dobrze. Niestety, to jest bardzo ciekawe. Gdyby giganty miały kurecz i faktycznie sunęły z odwagi, to mógłbyś rzucać, ale giganty są tytanponami i ich virtus, czyli tej charakterystyki, to jest brutalność, czyli chęć znęcania się nad wrogiem, rapacity, czyli chęć zabijania jak największej ilości ludzi, scjonów i tak dalej, i takie różne potworne rzeczy. Użyj legendy, cokolwiek by to miało nie dać. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, plus cztery. 10 minus 1. Basięgi czy talent? Basięgi. To lepiej. Minus 4. 4, czyli 6. Raz, 2, 3. Czyli on. Nie, to jest tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli jest tutaj na minus 2 letalami. A, rozumiem. Dobra. Gigant w ciebie wpadł. Dostałeś drzewem. Poleciałeś jak szmaciana lalka przez kilkanaście metrów i odlemnąłeś w ten. Zamiast przyzwać swoje ostatnie... A odjąłeś dla niego kości? W sensie dla tego giganta? Na atak, tak. Tak, jedną kość. Okay. Trzy. Przestań mnie mylić. Pięć ataków, tyle zrobiłem. Ile ma legendy. Wiem, co zrobiłem. To wszystko... O tym myślałem. Poleciałeś w takim razie w gejzerze krwi w śnieg. Gigant, to jest jeden gigant. Drugi gigant szarżuje i leci na tego, na Zaka. Unik. Mówię, że tyle ma legendy. Tyle ile ma legendy, to jest ilość ataków. Aha.
A jedną kość zawsze tam. Dobra. Mogłeś jeszcze mocniej dostać. Ocaliłem. Ocalił się błąd mechaniki Wasi. Twój, bo źle zrozumiałeś. Nie, powiedziałeś, że tyle ile kości. Dobra, nieważne. Dobra, następny atak. Ile masz obrony, Zak? Obrony, ale jakiej obrony? DV. DV, o, ma chyba 10 i 14 tu mam w nawiasie napisane. 14 jest jak używasz tego naka Untouchable Opponent. Musisz wydać raz, legendę, dwa, żeby mieć 14. 3, 4, 5. Nie trafię. Dobra, zobaczcie, ten gigant wleciał na ciebie i rzucił się, próbował cię złapać, chwycić swoje potężne ramiona. Na tym wywinąłeś się jak piskosz. Tabak. Tabak. A ty pojawiłeś się obok. Trzeci walczy z Gamlim. A czwarty leci albo na Bigsby'ego, albo na tego. Na Bigsby'ego. Zobaczyć. Którą stronę on nam ciepnął? Tam, gdzie był inny, czy bardziej do tyłu mnie ciepnął? Wiesz co, wleciałeś w zaspę. I chwilowo leżysz. A żyje jeszcze w ogóle? Tak. Żyje, bo to znowu były bashingi obuchowe, więc on znowu przekroczył żywotność i znowu wleciał w nieprzytomnego. Pecha ma po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile masz obrony, Bigsby? 5. Słuchaj, uniknąłeś potężnych ramion. Ataku potężnych ramion. I teraz ty. A jeszcze z tych wzgórz biegną dopiero ci topornicy. Rozumiem, jeden z tych gigantów zaatakował Zaka, tak? Tak. Wait, czy ja mogę ten użyć usypiającego piasku na kilku wrogów, czy tylko na jednego? Na jednego. I oszukuj, no. Dobra, to podlatuję tego giganta, który zaatakował mojego, tak? Mojego Scyona. I piaskiem mu w oczy. A mamy to. Pomyślałam, ale... Takie było zadanie od mojego szefa. Tak zrobiłam. Co? Chcę tylko spojrzeć na ciebie. Run! Ja się drę. Dixie, uciekaj! Dobra. Nasz Lockstar wypadł z gry. Zak. Zak, ty teraz. Dobra. Słuchaj, chcę zrobić coś takiego. Czy używając kociej zręczności, ten co mnie chciał chwycić, tak. W tym momencie jak mnie chciał chwycić, ja mu wskakuję na ramię i chcę mu po prostu miecz w łeb wsadzić? Dobrze, proszę bardzo. Atak z celowaniem w głowę. Tak. Dobra, to mówię, będzie... że to dwie kości były na tym, na... Tak, lodowe giganty mają DV5, zaatakował cię więc 4. Proszę. Dobra, 4. To tak, brawl i zręczność, tak? Nie, mili. Mili chyba. Mili. Na miecz masz mili. A. Czyli 10 kości. Masz 11 kości. Masz 11 kości, bo twój miecz daje ci plus 1 do akwilencji. Mhm. Proszę bardzo, 11 kości. Szybciutko. Już. Tak, bardzo mam przechrapane. Jesteś nieprzytomny. Razie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 plus 4 to jest 10, minus 3 to jest 7. 4 plus 3 to jest 7, plus 7, 14 obrażeń, proszę. 15. 14 razy do 10, tak? 14 do 10 i masz jeden automatyczny, bo w głowę. Dobra. Osiem? W głowę? Doliczyłeś się? 9 minut na 27. Dobra. Słuchaj, wskoczyłeś mu na ramię i potężnie go pchnąłeś, przebijając. Śmiesznie to wyglądało, ale czułeś, jakbyś uderzył w płytę lodu, która pękła pod wpływem miecza i przeszyłeś mu szyję zupełnie na wylot. I jak wyszatnąłeś miecz, zeskakując z niego, to zobaczyłeś, że chłysnęła woda. Z tej jego rany zobaczyłeś, że on się złapał. Ale żyje. Widzisz, że stanął, odwrócił się na ciebie. One są zrobione z lodu. Jest wściekły.
Dobra, i teraz tak, Zak. Zak jest tu, giganty. I teraz znowu giganty. Bigsby, ty zaatakowałeś, tak? Czy nie? Nie, on nie, ja przygotował furię. Ja furię robiłem i tyle. Zbroję założyłem. Dobra, dobra, to teraz twoja tura. W takim razie chcę wziąć w uścisk jednego z gigantów i go podnieść. Dobra, rzucasz się w takim razie, to jest atak klinczem. I to jest też twoja zręczność plus twoja bójka. Gigant ma 5 obrony. Potrzebujesz 5 sukcesów, żeby go pochwycić. Nice. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Trafiłeś go z 2 dodatkowymi sukcesami. Złapałeś go i... I chcę nim rzucić w tych nadbiegających wszystkich. Rzucić gigantem. Nowa dyscyplina. Albo tak, wiesz, za nogę go złapać i po prostu... Dobrze, potraktujemy to jako stunt, dlatego że nawet przy twojej sile ten gigant jest przerażająco ciężki, a ty musisz nim rzucić na jakieś... Mam podwójne podnoszenie i mam efekty, te lepsze i tak dalej. Tak jest. I lepszy uścisk, więc... Zrobimy to w ten sposób. Rzucisz sobie... Będzie niego stworzony. Rzucisz sobie na siłę plus athletics. Mhm. Dodasz sobie do tego, czyli masz 10 kości plus 2 kości, bo to jest stunt. Więc przeznaczenie ci sprzyja. Masz 12 kości, ale potrzebuję od ciebie 15 sukcesów. I teraz tak, 12 kości, 4 masz automatyczne z siły. Mhm. Czyli potrzebujesz 11 sukcesów na 12 kościach? Tak, ale... Czy mogę użyć willpower, żeby to jakoś zboostować? Tak jest, walczysz z silnym przeciwnikiem, więc możesz dodać punkt woli i wtedy dostaniesz 5 kości dodatkowych skurecz. Z odwagi. Masz 5 odwagi. Dobra, czyli 7... co skreślam? Willpower. Tak, willpower skreślasz 1 i otrzymujesz i masz 17 kości do rzutu. Na których musisz wrzucić 11 sukcesów. 10, bo willpower daje mu 1. Masz rację. Oh, wow. Dobra, liczymy, patrzymy, co się dzieje. No. Raz, dwa. Weszło. Mówcie też na głos więcej. Na widzów, bo to jest taki rzut, 10. Że po prostu on rzucił raz, dwa, trzy, cztery. Ma 10 w samych dziesiątkach. 10, 11, 12, 13, 14. Plus 4, czyli 18. Dobra, słuchaj, nie tylko rzuciłeś gigantem, trzymając go za nogę, ale też zadałeś obrażenia, bo rzucić to nie... Rzucić gigantem to jeszcze nie jest takie trudne. Trafić! Trafić gigantem. I trafiłeś 2. Trafiłeś 2 przeciwników gigantem i teraz słuchaj, zadajesz obrażenia, nie są żarty. Rzucasz tak, gigant zadaje bashingi, czyli obrażenia obuchowe, po prostu ich zwala, może ich zabić. Normalnie. Gigant. Tak, i przy jego ciężar to jest 6 kości, plus twoja siła rzutu to jest 5, 11 kości obrażeń, plus tyle, ile miałeś dodatkowych, ponad tyle, ile rzuciłeś. Ponad 10, ile miałeś? 11, 12, 13, 14. Czyli masz 15 obrażeń obuchowych. 15 do 10, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Zabiłeś 2 ludzi, giganta. I co więcej, gigant też dostaje te obrażenia. 12 bashingów. Tak. No to dostał. Dostał. Minus, on ma bardzo dużo. No, lekko tak dostał dużo. I wyrzuciłeś go z pola walki. Chwilowo. Więc jest 3. Dobra, i teraz giganty. Giganty, proszę państwa. Zak, ten twój został ciężko ranny, więc się wkurwił. I, no. on teraz będzie atakował wszystkim, co ma. Atakuje cię z piąchy. Mhm. I ma 8 kości. Dorzuca sobie rapacity, czyli chęć rozerwania cię na strzępy. I punkt woli. I dorzuca 3 punkty legendy, żeby cię łupnąć. Aha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem plus cztery trafił cię. Dobrze, to ja chcę
Czy można jakoś Dodge DV, bo mam 10-14, tak jak mówiła Basia, że punkt legendy bym musiał zużyć, tak? Tak, a nie ale mogę przed zużyć atakiem. Willpower? Przed atakiem. A przed atakiem. A to, no dobra, to jest deklaracja. No to... Czyli to jest tak, że przed sceną walki ty mówisz, używam untouchable opponenta, wydajesz punkt legendy i masz 14 obrony. A to ja nie widziałem. Dobra. W Naxach mam unik? Tak, ale... Tak, ale on cię trafił. Przebił twoją obronę. I teraz tak. Cztery, pięć, sześć, siedem. To jest cztery. Epickie? Ludowe, tak. 11 mówisz? On ma kamizelkę. Już 5. Znaczy nie żyje. Bashing. A Bashing. A 6. Nie, nie, żyjesz. 2, 3, 4, 5, 6. Na ile? Minus 4. Na minus 4 jesteś. Dobra, gigant uderzył cię swoją olbrzymią pięścią jak młotem nad tym. Uderzyłeś w śnieg, wyplułeś z płuc krew, popękały ci żebra na tym. Jesteś na kolanach, jesteś na minus 4, jesteś bardzo ciężko ranny, ale jeszcze stoisz na nogach. Żebym wiedział, że tam, wiesz, z tą ale to, no dobra, nieważne, no się trafił mnie, no. W swojej turze możesz użyć legendy, żeby właśnie użyć na kanta, czy było oponent. Zobaczyliście, że Gamli okłada toporem giganta i na razie ma przewagę, bo odłupuje z niego kawałki lodu. Licząc i wyjąc. Tak. Jeden gigant wyleciał z gry, więc on wstaje z ziemi, próbuje wracać, ale jeszcze nie w tej turze. Tamci wciąż... Tak samo jak ja wleciałem z gry. Tak, wciąż jest, ale on wraca. I zobaczyliście, jak w tego drugiego strzelającego żołnierza, przepraszam, w Bigsby'ego, po tym co on zrobił, leci na niego drugi gigant. Po kościach minusowych. Zgadza się. Minus jeden. Mówiłem, jedna jednego nie pójdą z bitwy, bo się boją. No. Muszą kolegę brać. Raz, dwa, trzy. Ty atakowałeś w tej turze? Tak. Mhm. Ile ma? Cztery teraz. Pięć, to dobra, on cię trafił swoim heavy atakiem. I zadał ci raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć plus cztery, dziesięć bashingów. Dobra, on do ciebie dobiegł, w takim razie złapał tak o obie ręce i uderzył prosto w twój naramiennik. A tym ugięło cię tak, że zgiąłeś kolana? Nic! I teraz... Zak. Dobrze. No to w takim razie spróbuję jeszcze raz użyć sztuczki z mieczem w głowie. Dobra, chcesz użyć teraz untouchable opponenta, zanim zaczniemy? Chciałbym Will Power 1 zużyć. Nie, nie, ale to jest na legendę. To jest na legendę. A, to na legendę. Czy chcesz użyć untouchable opponenta? Czy chcesz aktywować to, że masz lepszy unik? Tak. Tak, chcę to aktywować. Czyli zapisuję, że masz 8 punktów legendy i twoja obrona teraz wynosi 14. Tak. I teraz atakujesz, ale masz minus 4 kości, bo jesteś ciężko ranny. Dobra. Czyli 6 kości, 7 kości w rzucie. 7K10 i masz 4 automaty na jego 4 obrony. Dobra, czyli masz 4 dodatkowe, 7, 11 kości obrażeń. A nie. Raz, dwa, trzy, cztery i w głowę pięć. Ogólnie mam tego samego oczywiście, co mnie zaatakował też. Też przerzucać jakby rzuty legendą. I dokładać automatyczne sukcesy przed rzutem. Dokładać automatyczne sukcesy, czyli na przykład przed rzutem na obrażenia możesz powiedzieć... To ja słuchaj, rąbnąłeś go drugi raz w szyję i odłupałeś mu ją tak razem z tym twoim pchnięciem, zobaczyłeś, że jego szyja teraz ta lodowa trzyma się mniej więcej na takim kawałku, ale stoi dziad. Noż. I teraz
I to byłeś ty. Teraz Bigsby. Ten twój kawałek drewna to nic. Patrz, jak się bije. Wyskakuje z pięścią, z rogami bizona wycelowanymi. Dobra. Prosto w niego. Dobra, rzucaj. To jest siła i brawl, tak? Tak jest. Tak, 10 kości. To był twój rzut? Już rzuciłeś? Tak, tak. Czyli raz, dwa, trzy. Słuchaj, on cię złapał za tą rękę i odepchnął cię. Nie trafiłeś. A jeszcze te z siły epickiej? Ale to, nie, to jest ze zręczności. Dodaje? To jest rzut na zręczność. Ha, dobra. Siła dodaje do obrażeń. To on rzucał złą kości. Czemu? No bo nie ma tyle kości. Dlatego aha, no myślałem, i tak nie trafił. Nieważne, tak czy siak. Dobra, okej. Okay. Dobra, rzuciłeś się na niego i on zdołał cię odepchnąć. Teraz tak. Ten jeden gigant biegnie dopiero z powrotem. Tamci już powoli dobiegają. Gamli. Słuchajcie, Gamli oberwał, ale stoi jeszcze walcząc z gigantem. Strzelec. Cztery. Strzelec, zobaczyliście, że trafił tego giganta, z którym walczy z Gamli w twarz. I też go zranił. Kto dalej? Oni się dobiegają. Zak. Nie, przepraszam, giganty. Giganty was atakują. Słuchaj, ten gigant robi dokładnie to samo. Czyli dorzuca cztery automatyczne, trzy punkty legendy, punkt woli, kurecz i próbuje ci trafić wszystkim, czym ma. Chciałbym unik, ale... Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery plus... On to sobie przerzuci ostatnim punktem legendy. Raz, czy mogę to sparować albo użyć punktu legendy? Pięć masz plus cztery, dziewięć. No to nie trafił. Dziewięć. Dodge DV to są twoje uniki, umiejętność uniku w walce. Aha. I ponieważ podniosłeś do 14, to on nawet wydając wszystkie te punkty cię nie trafił. A parowanie, pary... to kiedy mógłbym użyć? Jak ktoś mieczem mnie atakuje, czy coś takiego? Zawsze, kiedy ktoś cię atakuje, możesz wybierać, którą obroną się bronisz. Czasami ma to znaczenie w momencie, kiedy na przykład jesteś w pomieszczeniu, w którym ja ci powiem, że słuchaj, uniki są ograniczone i masz połowę. Dodge DV. I wtedy lepiej ci bronić się mieczem. Ktoś, kto miałby na przykład mniej zręczności niż ty, a miałby dużo mili, miałby wyższe parry DV niż Dodge DV. I wtedy opłacałoby mu się używać tej obrony. Mhm. Ale ty masz uniki, masz przestrzeń, więc łatwiej ci unikać. Nie trafił ci. Drugi atakuje Bigsby'ego. Podzłapał twoją rękę i próbuje ci łupnąć. Też sobie doda, słuchaj, jego malicji do rzutu. Lekka piącha. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trafił, ma 4 dodatkowe. Ma minus 2. To ma 6 dodatkowych sukcesów. Masz 6 dodatkowych sukcesów. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dziewięć plus cztery? To jest trzynaście. Trzynaście bashingów. Zobaczyłeś, że on cię złapał za ten pancerz, przysunął do siebie i uderzył cię pięścią prosto w tą osłonę, w gardę. Na tym, co ona ci uderzyła w twarz, poczułeś siniaka i tyle. Jak spacerek po parku dla Bigsby'ego. Tak. To tak jakbyś w kupę wdepnął. To takie, wiesz, takie, wiesz co, trzeba wytrzeć. Masz trzy rany. Miałbyś normalnie minusy, ale masz naturalną wytrzymałość, więc jesteś odporny na rany i na ich efekty. Następny jest... Tam ci już walczyli, ten gigant biegnie, trzy giganty już atakowały. Żołnierze... Dobra, zobaczyliście, że Gamli wreszcie oberwał od giganta i padł w śnieg. Na tym i dosłownie w tej samej chwili wasz strzelec wyborowy wypalił ze strzelby prosto w twarz tamtemu gigantowi. Zniosło mu pół czaszki i zobaczyliście, że ten gigant padł. Okej. Na ziemię. Nice. Ale kibicuję wszystkim z góry. Ale piechko! Gamli niestety też. Zak.
Dobrze, no to już jak zacząłem rąbać to szyję, no to trzeba skończyć rąbać to szyję. Ten twój gigant po tym, jak cię zaatakował, zobaczyłeś, że dotknął, upadł jakby na śnieg, dotknął śniegu. Zobaczyłeś, że ten śnieg zaczął topnieć gwałtownie, a ta woda zaczyna płynąć po jego ciele, wypełniając jego rany. No staram się jak najszybciej, wiesz. Po czym zobaczyłeś, że jak zaczęło mu wypełniać rany, zobaczyłeś, że rany po twoim ostrzu nagle zabłysły i ta woda wypłynęła, zostawiając dalej tak samo dziury, jak były. Aha. Ale mam chudę. Może to te moje ostrze osąd w jakiś sposób, wiesz. No nie wiem tego, tak? Dobra. Znaczy, wiesz, że żadne rany po twoim ostrzu się nie regenerują, bo zadajesz naturalne obrażenie. Aha. No I trzecie cięcie, proszę. Trzy razy musiałeś wyrąbnąć. Zobaczymy, czy tym razem go położę. Wiesz, Izak! 7 kości mówiłeś, nie? Tak jest. Tak. Tym razem go załatwisz. Mam taką nadzieję. Lockstar, rzuć sobie. Wytrzymałość, stamina plus fortitude. 6 kości. To było za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak jest. 7 plus 8, bo to są obrażenia. 7 plus 4 to jest 11. W głowę a to czemu jest... plus 4? Bo masz 4 automatyczne ze zręczności. Masz epicką zręczność, której masz 3. Ale 3 epickie zręczności daje 4 automatyczne sukcesy. Aha. W ten sposób. Tak. Dobra. Potem to zaczyna rosnąć nieproporcjonalnie, czyli 4 zręczności daje ci 7 sukcesów. I tak dalej. Dobra, 10 ten, dobra, masz minus 3. 11 minus 3 minus... to jest 7, masz 7 dodatkowych, 7 plus 7, 8. 14. 8. 11. Głowa, minus 1. Celowo w głowę. Rzucaj. Tak. 14 kości. Potrzebujesz, słuchaj. 4, 5, 6, 7, 8, 9, on rzucił 11 sukcesów. Dobra, wiesz co, trzecie uderzenie ścięło resztę głowy na tym, bo czułeś, że ta głowa spadła mu jak taka lodowa rzeźba na głowę, na ziemię, na śnieg. Zobaczyłeś, że on z głowy jego ciało zwaliło się w ziemię i zamieniło się w wodę. I teraz zabiłeś giganta. Tak, tylko młynka mieczem, następny. Wiesz co, już biegnie następny, a ty sikasz krwią generalnie. I teraz tak, widzicie, że skończyły się żarty, dlatego że w tej turze dobiega ta dziesiątka, ta ósemka toporników. I zobaczyliście, że za nim na wzgórzu pojawiły się 4 lodowe sylwetki kolejne, które z rykiem Zajmira zaczynają biec. Chyba czas na taktyczny odwrót! Lockstar, ilość sukcesów? Nie rzuciłem, bo nie mogę się doczytać, ile mam tutaj wytrzymałości. Dwie kości. A, dobra. Tylko dwie kostki. Chcesz coś dorzucić? Legendy, wysiłek? Nie, nie. Rzucę na fortitude, ale mam minus 4 z obrażeń. Aha, jest, dobra. Rip. Nie. Chciałbyś to przerzucić, coś dorzucić, czy leżysz w śniegu? Leżę w śniegu. Dobra. Użyj legendę i się ocuć, albo coś. Może legendę na przykład do wytrzymałości dorzucić? Tak, można. Może maksymalnie do rzutu możecie dorzucić 3 punkty legendy, 1 punkt woli, co daje wam 4 automatyczne sukcesy od ręki. Okej, to próbuję jeden, by po prostu wstać. Dobra, czyli tak, przerzucasz sobie punktem legendy, czyli skreślam ci 2 punkty legendy. Gdzie on jest? Tam może się wszystko. Skreślam. Tak, Zak, odzyskujesz legendę, bo zabiłeś giganta. Lockstar, 2 punkty legendy i rzucasz sobie jeszcze raz, czyli jeden punkt legendy poszedł na przerzut tego rzutu, masz jeden automatyczny sukces i 2 kości przeżyć. Wolałbym życie odzyskać niż punkt legendy. Nie da się tak, niestety. Nie, nie da się. Chyba, że masz self healing, jak niektóre potwory. Tak, giganty mają problem z trafianiem takich Spider-Manów jak ty, ale jak już trafią, to prawie zabiją. Dobra. Zauważyłem. Dobra, budzisz się, Lockstar. Wyciągasz łeb z zaspy śniegowej. Jesteś bardzo ciężko ranny. I teraz tak, widzisz po pierwsze, że za ciebie
w kierunku twoich przyjaciół, powiedzmy, biegną dwa giganty i dobiega właśnie pięciu ludzi z toporami. Po drugiej stronie trzech ludzi z toporami, kolejne dwa giganty się zbliżają, a tutaj widzisz, że padły dwa giganty, jeszcze dwa stoją i kupa osób jest ciężko ranna. Mam pytanie, ten, który mnie tak ciepnął, dalej żyje czy nie? Ja z nim teraz walczę. Tak, teraz Bigsby z nim walczy. No to chcę wstać, wejść na tą zaspę, podnieść ręce tak wysoko i krzyknąć Falhalen! Dobra, szczęście, że on na zaspie krzyczy, widzi ludzie, na niego biegną z toporami i tak dalej, po czym zobaczyliście, że ta bransoleta zsunęła się z jego ręki, po czym wyleciała w powietrze i w takim błysku, który odbił się w śniegu, zobaczyliście 6-8-metrową kobrę, która huknęła w śnieg, na tym lądując takimi wielkimi zwojami. Zobaczyliście, że owinęła się w oku Lockstara swoimi takimi wielkimi splotami, na tym uniosła się jakieś 3 metry na ziemi, nad ziemię, na tym, w stan wysokości twojego lotu. Dobra, ja się odsuwam, dziękuję bardzo. I zaczęła się rozglądać. I zobaczyliście, że ci topornicy zatrzymali się. Wcale im się nie dziwię, nie? Wiesz co, ty ledwo możesz chodzić, ale możesz na nie jeździć. Nie, to chcę na nie stanąć i Falhalen tamten. I wskazuję na tego, który mnie ciepnął. Okej, okay, dobra, to była twoja tura. I teraz tak, zobaczyliście, że ci ludzie wszyscy wpadają w was. Bigsby, zostałeś momentalnie otoczony przez trzech... Ale mi się wydawało, że byłem z jednym trochę dalej, jakby jeden na jeden zostałem. Tak, tylko że dopadają ci topornicy, którzy biegli od jakiegoś czasu tym zboczem. No, dobra. I oni dobiegają, otaczając ciebie, teraz jest czterech na jednego. Zak, ty stałeś chwilą bez wroga, więc zobaczyłeś, że ten gigant, którego on odrzucił blisko, na tym zerwał się i razem i biegnie na ciebie szarżą razem z dwoma topornikami. Trzech toporników zatrzymało się i patrzy na węża, bo ma chwilowo pełne gacie. Brain lag, eh? Tak. Bigsby, co robisz? No to cóż, używam swojej najpotężniejszej broni, czyli łapię giganta. I mam nakaz uściskiem, że mogę zadawać uściskiem obrażenia. Dobra, rzucamy. 7 kości najpierw na chwyt. Nawet się nie bać, on jest mój. O nie! O nie, dobrze, masz ten jeden sukces. Raz. Dobra, wiesz co, złapałeś go za ramię, chciałeś go złapać za kart, po czym dostałeś toporem w łapę na tym i musiałeś go puścić. Zak, gigant szarżuje na ciebie z dwoma topornikami. Dobrze. Strzelam do toporników najpierw. Dobra, okej, okay, proszę bardzo. Bo on jeszcze biegnie. Czyli ile to kości tam miałeś? Dwa na marksmanship. Tak. Tylko jesteś ciężko ranny, masz minus 4 kości niestety. Normalnie 10. On strzela, nie, tak? Tak, strzela. O, przepraszam. Czyli to... 7... A to nie, czekaj. 7... A no tak. Tak, ale 7 minus 4 to będzie 3, ale wciąż będziesz miał 4 automatyczne sukcesy. Czyli 3 kości na atak. To nie, ta broń ma plus 1 jeszcze? Tak. Tak, czyli 4 kości na atak i masz 4 automaty. Proszę. Dobra, 4 kości na atak, tak? Tak, to jest strzał w głowę, nie? Nie, w tych toporników to obojętnie gdzie, okay, nie? Dobra. Wale po prostu. Tak jest. Nic, czyli 4 sukcesy. Tak, czyli masz 3 dodatkowe, bo dosłownie strzelałeś prawie z przyłożenia z kilku metrów. Więc rzucasz 3 plus 3, 6 kości, proszę. Kurde. Okej, okay, wiesz co, on to przyjął i po prostu biegnie dalej. To jest tyle, wy atakowaliście i teraz tak, gigant w ciebie wpada. Nie trafił. Nie, nie. We mnie. Tak, w ciebie, Zak.
Na tym okay. zamachnął się maczugą, tym takim drzewem, świsnęła na to, będzie się stało, to podnicy. Nie. I drugi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie. Nie, wiesz co, wywinąłeś się. Trzy zwinne uniki i nic się nie stało, ale masz już stanęli dookoła ciebie i zaczyna być niebezpiecznie. I teraz wąż. Ty rzucasz za węża. Powiedz mi, czy on ma go próbować złapać w uścisk, czy ma go kąsać? Obalić w głowę, nie kupuję ukąsić w głowę. Albo lepiej nie spróbuję go spalić, bo to w końcu gigant lądowy. On zieje ogniem. Tak, tylko jest, że tam jest Bigsby obok, ziejesz, rozumiem, we wszystkich. A tam, Bigsby wytrzymały. Przetwoj galat, przetwoj to. Dobra, czyli nadchodzi zianie. Rzucaj w takim razie na zianie 8 kości. Osiem, osiem, siedem. Czyli masz trzy sukcesy. On ma epickie odeksa? Tak, dwa. Czyli pięć sukcesów, czyli już masz 10 kości. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem obrażeń. Teraz tak. Bigsby. Tak. Zbroja cię osłoniła. Nic. I teraz tak. Wiesz co? Ten gigant razy dwa to jest 14 ran. Dobra. Zobaczycie, że ten wąż się cofnął, zionął. Zobaczyliście, że Bigsby zasłonił się ramionami na tym i tylko płomienie go potwornie polizały. Zobaczycie, że wszystko stopiło dookoła. Zobaczycie, że ci ludzie płonąc padli na ziemię i zobaczyliście, że tego giganta, on się stopił pod tym ogniem. Na tym I zobaczycie... Trzeba było się śmiać? I zobaczyliście, że zostały tylko takie nogi z tego giganta i reszta jego ciała po prostu stopiła się i zlała z wodą. Lepiej dokończ, bo jeszcze ten się wyleczy. No co? I zobaczyliście, że lecą kolejne cztery giganty. Ci ludzie, cała trójka zginęła, Bigsby. Wszyscy wokół ciebie zginęli oprócz ciebie. Okej. Okay. Run? I to było tyle. Zobaczycie, że biegnie kolejna czwórka. Ten jeden gigant jeszcze żyje. I usłyszeliście bojowy okrzyk. Za Odyna, za Valhalle. Usłyszeliście najpierw róg bojowy. I zobaczycie, wzywam was do uczty. I zobaczyliście, że Hala wstała. Jej oderwana ręka wyrosła jej z powrotem. Na tym jej rana na głowie zniknęła, po prostu zniknęła. Zobaczyliście, że podniosła miecz i tarczę. Zobaczyliście, że szalony Gamli wstał z ziemi. Na tym jego kręgosłup poukładał się z powrotem. Na tym i podniósł dwuręczny topór. I zobaczyliście, że z góry z włócznią pędąc w dół i prowadząc za sobą pięciu wojowników biegnie kobieta w zbroi. Na tym z włócznią i zobaczyliście, że za nią leci kruk. Na tym pozwolę kracząc i zobaczyliście, że oni runęli, zatrzymując tych gigantów, którzy was atakowali. Zobaczyliście, że kobieta zawróciła na tym do twierdzy, odwrót! Będzie ich więcej! Powtarzam, odwrót! Podbiegam szybko do Bigsby. Odwrót to nigdy nie była opcja! Mieczem tak lekko w hełm go. Chodź. Potem popatrzmy. Chodź. Podbiegam do tych trupów jak mogę. Biorę jednym, rzucam do walki, drugim do walki. Polecieli do walki. Ale wiesz co jeszcze? No. Podchodzę do Lockstara. Mhm. Nie zwracam uwagi nawet na to żmiję. Na to kobrę. Staram się nie zwracać na nią uwagi, nie?
Czyli czekaj, Lockstar jest na tej kobrze. Chcesz podejść do tej kobry i go dotknąć? Nie, podchodzę po prostu do niego, nie? No. Co, że wąż się odwrócił do ciebie. Chodź tu. Ale nie... Chodź tu. Okej, okay, schodzę. Aha. Zostawisz, że ten... Zobaczyłeś, że jak tylko on zszedł, to kobra owinęła go ogonem. Na tym tak, że on stoi wewnątrz niej chroniony przez nią i zasyczała na ciebie. Zak, może to nie najlepszy pomysł. Wiesz, to wygląda, jakby miało nas zaraz spalić. Cii. Wystaw ręce. Stawiam. No i mieczem te bransolety, te kajdany, bo on kajdany tak, nadal. Tak. Kajdany obcinam, nie? Tak. Okej. Okay, będzie zapamiętane, że pomogłeś. Dobrze. Dobrze. I słuchajcie, pod osłoną zobaczyliście sprzed... Gdzie jest kolejny gigant? A Pixby biegnie w drugą stronę, czy ktoś chciałby... Zobaczyłeś, wiesz co, Bixby, że na twojej drodze stanęła ta kobieta z włóczem. Idioto, spójrz! No, zobaczyliście, że on ją odepchnął w śnieg. Pieprzył się w tych topodników, w te giganty, w tą totalną chryję. Po czym wy z daleka zobaczyliście, że w kierunku tej bitwy zmierza kilkanaście lodowych postaci. Pixby, jest ich całe plemię! Kilkanaście, musimy uciekać! Czy mamy jakiegoś giganta pod ręką? Wiesz co, tak, złapałeś i wbiłeś się w niego z bara, no. Taktycznie się wycofać! Gigantem w gigantów! To znaczy, że on zaczął podnosić kolejnego. Wiesz co, rzucę, już nie będziemy się przerzucać, tylko rzucę raz. Jeśli od 1 do 5... podniosłeś go i rzuciłeś w tłum, w toporniku, w jakiegoś... Tak, powiedz może, że giganta. To nie jest to, że uciekamy z pola walki, tylko po prostu... Wiesz, walka będzie kiedy indziej, ja nie wiem. Mówię. Drzesie, Bixby! Musimy się na chwilę wycofać. To nie jest ucieczka! To nie jest ucieczka! Musimy się wycofać pomału! Czy mój wąż może go zapaść na przykład ogonem za nogi? Czekam na jedno taktyczne słowo, którego musisz użyć. Proszę? Zobaczyliście, że Bixby wpadł jednego giganta, złapał go, rzucił go na ziemię i układa go kasetem, rozbijając mu jego głowę, po czym zobaczycie, że drugi gigant wyrósł, bo mają przewagę liczebną. Bixby, potem będziesz nam potrzebny. Po czym zobaczyliście, że zanim pojawił się gigant z drzewem, nad tym po czym huknął go. I teraz Bixby, słuchaj, zabiłeś giganta, którego właśnie trzymałeś w rękach, po czym dostałeś w plecy drzewem. Za 16. Conversion. Dobra, w takim razie wyleciałeś z hukiem z walki, przeleciałeś kilkanaście metrów i sturlałeś się z powrotem w tego stopionego trupa. Na tym podwęża od siły uderzenia, ale przekonwertowałeś bashingi w nic. Bixby się podnosisz się, widzisz, że koło ciebie jest Lockstar na wężu, Zak i latająca Dixie w okolicy, a wy zobaczyliście, że za tymi gigantami powoli w waszym kierunku, szykując się do szarży, zbliża się gigant w takiej lodowej koronie jadący na takim zamarzniętym wierzchowcu z mieczem. O tego chcę! Jego chcę! Wiesz, jak te przyłbice są, tak. Czy on ma taki otwór, tak, że tak. Chwytam tak za otwór, tak. Zbliżam do siebie. Słuchaj, podnoszę głowę, żeby wisiał na tym otworze. No to wiszę, nie? Tak. Słuchaj, wszyscy zginiemy przez ciebie, bo chcemy ci pomóc. Teraz ty pomóż nam i pomóż nam wrócić do twierdzy Kruka. Takie jest nasze zadanie. A potem możesz robić, co chcesz. Ale ten gość jest mój. Zostawimy cię na potem. Dobra. Tak. Dokładnie. Każdy wężowy niech po prostu zrobi taką ścianę ognia, po prostu niech dzień po prostu po ziemi taką ścianę ognia, za którym będziemy po prostu uciekać. Zobaczyliście, że ci żołnierze tej Willy padają, bo te giganty z gigantami mają bardzo małe szanse. Zobaczyliście, że Gamli też wrzeszczał, żeby atakować, jak to, jaki odwrót.
Dobrze, że już jest martwy. Zobaczyliście, że Willa zaczęła uciekać za wami, na tym po czym odwróciła się, zadeła wróg, po czym zobaczyliście, że te trupy martwe znowu wstały. Znowu naprawiając się, składając się do kupy, na tym wiesz, na ucztę do Walhalli, odwrót do twierdzy. Czy co, krzyczycie odwrót do twierdzy? Jaki odwrót? Znaczy się... Przegrupować się do twierdzy. Do twierdzy, po czym, słuchajcie, biegniecie i zobaczycie, że Willa was dogoniła. Za mną, po czym biegniecie, słuchajcie, i cholera, nie ma żadnej twierdzy. Nie, zobaczyliście, że ona biegnie po prostu w kierunku skarpy, morza. Oszukaliście mnie! Za mną, dzieci Asgardu! Po czym zobaczycie, że ona pędzi do całej skarpy i zobaczycie, że skoczyła. Nie. Tak, nie możesz tego zrobić. Po czym zobaczycie, że ci bezkerzy gamli. I to się skoczył za nią. I następni. Nie. Jak lemingi. Czy jak oni skoczyli? Tak. Czy widzę, jak oni spadają? Wiesz co, dobiegłeś na tym i zobaczyłeś tylko taką wzburzoną falę, która cię chlapała. Nikogo nie widzi. Nie, jakiś... Oni skaczą do wody. Zobaczylibyśmy ich w wodzie. Co, jest burza, jest środek nocy. Tyle byś zobaczyła. Nie wiem jak oni, ale ja lecę z moim wężem, skaczę i kazam się zmienić potem w bransoletkę. Dobrze, zobaczycie, że wąż was minął i skoczył. Na tym zobaczycie, że on leci i znika w zburzonych falach. Się odwracam daleko, co ci giganci ludzie. Zobacz, biegną za wami i jeszcze są kawałek za wami i zobaczyłeś, że powoli przyściga ich wszystkich ten konny. Dobra, ja tam wlatuję po prostu. Czy mam tu coś dużego? W dół. Nie, bo to jest tylko skarpa. Ty jesteś tu duży. Weź drzewo giganta. Powalonego drzewa czy coś? Nie, no jesteś na samym brzegu skarpy. Ale co? Bigsby, skaczemy. Dixie, zobaczyliście, że wleciała i zniknęła w fala. Wiesz co, będę chciał zrobić coś takiego, że kopnę w tą skarpę jak na desce, po prostu będę próbował zjechać po tym, jeśli jest możliwość. Myślałem, okay. Że go uśpić jeszcze. Dobrze, zobaczycie w takim razie, że on złamał kawałek skarpy na tym, po czym rzucił się z tą skarpą w falę. Dobra, no to jak on... No dobra, to ja za nim, nie? Wszyscy jesteśmy nienormalni, to dobra, wszyscy, nie? Skoczyliście za nim i teraz tak, chcę to pisać z drugiej strony, bo to będzie epicki wygląd. Słuchaj, ten wąż miał skoczyć z tobą owinięty, nie? No. Słuchaj, skoczyłeś owinięty z nim i tak dalej i takie bum i wylądowaliście. Po chwili, sekundę później wylądowaliście i zobaczyłeś, że jesteś na tej samej skarpie i twój wąż nie mieści się w bramie do takiej... I zobaczyłeś, że ta skarpa nie kończy się tutaj, tylko ciągnie się jeszcze kawałek dalej i na takim najbardziej wysuniętym w kierunku morza stoi taka kamienna wieża, taka strażnica. Na wieży, do której ty właśnie po prostu z tej skarpy tak skoczyłeś trochę głupio, bo skoczyłeś z lądu na ląd kawałek dalej. Na tym i zobaczyłeś, odwracasz się i widzisz, że oni stoją z przerażonymi minami i patrzą za tobą i widzisz nagle, że Dixie i wleciała za tobą. Na tym sobie pojawiłaś się. Po czym słyszysz nagle są takie tuf, tuf. Odwracasz się i widzisz, jak Bigsby wyłamał kawałek skały, złapał się jej i leci na ciebie. To ja uciekam z drogi. Po czym zobaczycie, że jak Bixi skacze na tym, po czym ląduje na skalę, na tej skale i tak... Bixby, wiesz co? Ej. Ja ląduję z telemarkiem. Tak na jest. Bixby. Dokładnie. A ty skoczyłeś, wylądowałeś obok niego. O. Odwracacie się. I widzicie, że te wszystkie giganty szarżują. Po czym zobaczycie, że ten gigant... Ten na koniu, który wyforsował się przed chwilą, zatrzymał się. Biorę ten kawałek skały. Bigsby. Dobra, chwyciłeś kawałek skały. Bigsby nie. I zobacz. Bigsby nie, Pancho nie. Proszę. I okej, okay. I zobaczyliście, że z tyłu tego tą włócznią Willa
z całej siły pchnęła go włócznią w głowę. Kogo? Bigsby'ego? Bigsby'ego. W głowę? Tak. Po prostu dźgnęła go, pchnęła go z pełnym impetem. Bigsby, konwertujesz to? To są letale w głowę. Chyba muszę, no. Okay. No chyba tak. To cieszę się, że... Cieszę ile, się... Jak ile mam legendy teraz, tak? Masz 8. Tak. 8. 8 legendy? Tak. Wy wszyscy startujecie z 9 legendy. Kurde, może dlatego tak oszczędzacie. Okej, to może to wyjaśnię. Bo ty dałeś nam na początku 3 i nie, ja nie mam. Nie. Macie 3 legendy, to jest wasz próg legendy. Ale punktów legendy na sesji macie tyle, ile macie progu podniesiony do kwadratu. Okay. Wszyscy macie po 9 legend. To ja nie wiem teraz, ile mam. Teraz masz 8. Teraz masz 8, bo straciłeś i odzyskałeś, teraz znowu straciłeś. Słuchajcie, okay. I ona by go zabiła. Zobaczyliście, że to ostrze weszło, zahaczyło pancerz, pchnęło go prosto w szyję. Na tym, zrzucam skałę i się odwracam. Nie, stary. On skonwertowałeś letale w bashingi i dostałeś 8 bashingów. Okej, straciłeś przytomność. Okay. Siniaki mu narobiła. Uderzyła go z tak potężną siłą, że on poleciał po prostu w ten, na skałę i padł. Dokładnie, szczerze mówiąc, raz, dwa, trzy, cztery, to wszystko leta. Tak, leżysz nieprzytomny na ziemi. Odwracam się, miecz miałem cały czas w dłoni, nie? Tak. W stronę Willy. Wysuwam. Co ty robisz? Jakikolwiek atak za tej iluzji ją rozproszy, a wtedy wszyscy umrzemy. Zabije każdego durnia, który zechce sprowadzić koniec na twierdzę kruka. Przyglądam się jej. Zak, może przyjrzyj się Bigsby'emu, co? Wygląda jakby... Ja poczynam Zaka. Znam się na iluzji. Ona ma rację. No i on jest nieprzytomny. Nic mu nie będzie. Co? Ona się nachyliła do niego, dotknęła mu szyi. Ha, przeżył to. Co wyzwała? Podchodzę do niego. No i co? Medycyna, nie? Mogę? Tak. Tylko ona spojrzała, nie tu. Musimy zamknąć wrota. O. Przepraszam. Okej. Okay. Niech to ty kliknął. Nie ma sprawy. To ja każę moim znowu zmienić się w bransoletkę. Okej. Okay. Zamachnąłeś ręką, widzicie, że ten wąż zrobił się srebrny, a potem zmniejszył się, jak wąż oplótł się wokół jego ręki, zaciskając się wokół przedramienia. Zapamiętuję to. Co on? Widzę, Willa też. Willa też spojrzała. Nie pójdziesz do celi z tą bransoletką na ręce, chłopcze. Dobrze. A teraz za chwilę użyję mojej umiejętności, by ukrywanie małych przedmiotów. Ciekawe, gdzie ty go użyjesz, jak cię ogoło co do gołej skóry. Spokojnie, ja mam wszystko w tej, mam wszystko zaplanowane. Okej. Czekaj, bo to jest bardzo ważna rzecz. Próbujesz użyć, jakby ściągnąć bransoletę i ukryć magią? Nie, po prostu by zniknęła. Czyli używasz magii, w sensie używasz iluzji, żeby zniknąć bransoleta. W porządku. W takim razie rzuć, bo to będzie test sporny dla tych, którzy mają epicką percepcję. Ile rzucam? Tak, to jest Ragnarok, ale ściągnąłem Ragnarok tutaj. Ja też mam Ragnarok. Tak? Czy ja ci przepisałem? Jakim cudem ja nie zapisałem tych wszystkich? Dobra, rzucimy to później, bo to teraz nie jest istotne, będziemy to kończyć. No. Dobra. Pamiętajcie po prostu, że to będzie pierwszy rzut, jak zaczniemy. Mhm. Słuchajcie, niektórzy z was wniesieni, niektórzy z was przez Einharów, bo ci ludzie po prostu wzięli Bigsby'ego we czwórkę i wnieśli go do środka w całym tym jego oporządzeniu i pancerzu. Willa po prostu wam skinęła, weszliście do środka i zobaczyliście, że po drugiej stronie stoi na stalowej, mechanicznej nodze
krasnolud. Zobaczyliście długobrodego mężczyznę z takim wielkim bojowym młotem. Przygląda wam się. Witajcie. Witajcie w twierdzy Kruka. I zobaczyliście dziedziniec. Zobaczyliście budynek, chyba mieszkalny, kasztel, taki stojący na środku. Zobaczyliście, że bok tej twierdzy to jest taka wysoka wieża, na której widzicie balkony obserwacyjne. Zobaczyliście, że wokół jest wysoki mur z wieżyczkami strzelniczymi, z których można prowadzić ogień do atakujących. I zobaczyliście, że za wami zamknęła się stalowa i pokryta runami brama. Trafiliście do twierdzy Kruka. Dziękuję. Przeżyliście. Sebastian, już. No, poznaliście wszyscy Willę, niektórzy z lepszej, niektórzy z gorszej strony. I tak zakończymy naszą pierwszą część. Udało wam się dotrzeć i przeżyć. Pierwsze takie prawdziwe, głębokie ryzyko było z tymi gigantami. Walka była naprawdę poważna i łatwo było zginąć, zwłaszcza Logstarowi. Jego jedyną nadzieją był jego wąż, który mógł spokojnie walczyć z gigantami. I miałeś rację, ogień zadaje, jak sam widziałeś, dużo większe obrażenia lodowym gigantom. Golowe giganty prawie się regenerować, też mają self-healing, oparciu o śnieg, o wodę, ale nie mogą regenerować obrażeń na naturalnych zadanych przez twoją broń, i Bigsby ma tyle wytrzymałości i taki pancerz, że może, jak widzieliście, okładać się pięściami z gigantami i przeżyć to sam. No i to wszystko. Dziękujemy wszystkim widzom i widzimy się na części drugiej. Cześć.